Przepraszamy za kłopoty techniczne, zrobimy to jeszcze raz. Dobre było. Żenujące. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. A teraz Surlit, Surlit, dobre przejście. Tłokiński. Zbigniew Boniek, serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Widzę. Rozmowy totalnie swobodne! Nie, wróć, 13 listopada roku pańskiego 2022. No, zaczynamy. Żenada. Czy nie? No, żenada, no, żenada, kłopoty techniczne. Coś wcisnąłem, poczekaj, bo ja nacisnąłem tutaj literę C i to mi przestało grać. Więc mamy tak. Pytanie do czata, czy nas słychać? A tak w ogóle to. O. Dobry wieczór, witamy Państwa w ten piękny, ciepły listopadowy wieczór. Ja nazywam się Jacek Dziworski i audycję tą będę prowadził razem z nie. Zastąpionym Michałem Nibarskim. Dobry wieczór. Aha, nie słychać. Przepraszam. Nie słychać? Nie wiem, bo to Bugi pisze. A jak Bugi pisze, to nie wiadomo, co się dzieje. Co, że nie słychać? Ja napiszę moment. To nie mówię nic, no bo po co? A, ale to reszta już mówi, że słychać. Także. Bugi nic nie słychać. No tak. Dawid Godziek w Chorzowie, słychać. Tak, w Chorzowie nas słychać. Nie słychać Darek do mówi, że... Dominik Karasiński. Tak, Janek Władek Darys słychać. Słychać. Jan Władek słychać. No, czyli ci, którzy słyszą, to nie dostaną nagród, a ci, którzy nie słyszą, to mamy dla nich specjalne nagrody, no bo nie słyszą, więc nie będziemy tak, musieli tak. tych nagród dawać. Więc dziękujemy. A jak ktoś im przekaże? To się nie liczy. No bo wiesz, w narodzie czasami przekazywanie wiadomości może dobrze, być. Ale tak ustalmy tak zupełnie poważnie, ponieważ ja nie wiem, czy mam się odzywać i strzępić język, bo jak nie słychać, no to po co? To po pierwsze. Po drugie, niedziela to jest taki dzień, trochę dziwnie się czuję. W ubiegłą niedzielę też były rozmowy z Dawidem Goćkiem. Pozdrawiam Dawida. Trochę tam na początku też mieliśmy problemy, ale mieliśmy gościa. Nie słyszałem gościa przez 15-20 minut, co odpowiadał Kazimierz Przybyś, więc było to trochę taki głuchy telefon. Natomiast no, mam nadzieję, że do czasu, kiedy połączymy się z dzisiejszym gościem, czyli Radosławem Mroczkowskim, no to będzie słychać gościa, albo ty będziesz się bawił w głuchy telefon, a więc może, bądź łaskaw może... sprawdzić, czy wszystko działa, bo ja już jestem ugotowany i mam dosyć no, podobno, audycji. Podobno działa, jak nie, to sobie po prostu pogadamy. Generalnie ludzie nie krzyczą, to chyba słychać. Dobrze, to dajcie znać, czy słychać. Jest, który dzisiaj? 13 listopada, ale nie piątek. To chyba no, nie prawie ma piątek, bo my powinniśmy w piątek prawie. Na audycję nadawać. Tak. No tak, w sumie jest to logiczne, czyli prawie piątek, niedziela. Coś, ktoś, numer jakiś. Tak, wciska, to ja se z tego, bo ja później zapomnę i będzie. Poziom audycji będzie żenujący jak zwykle i realizacji takoż, bo Jacek się dostosowuje pod każdym względem. Jest profesjonalistą, jak słyszycie, czyli wszystko jest źle. O, drogi Jacku, w związku z tym, ponieważ jest ten werbel, to przeciwko niczemu chyba nie protestujemy albo sobie coś wymyślimy, bo tak mi się kojarzy trójka i kombatanstwo, jak to Marek Niedźwiecki nie grał Manamu, bo Manam nie wystąpił na festiwalu jakimś czymś uroczystości ZSMP. Nie wiem, czy pamiętasz, co to było ZSMP. No i oczywiście. Związek Socjalistycznej Młodzieży ZSMP. Młodzieży Polskiej. Dobrze, dobrze. Brawo, brawo. Jacek dziękuję, był wygrałem. Przewodniczącym kółka na Widzewie. No, kółka, no to trochę było takie kółko różańcowe. W związku z tym, ponieważ ten werbel był, to pytanie zasadnicze, to jest takie skojarzenie. Odruch Pawłowa, psy Pawłowa. Pamiętasz taki utwór Republika śpiewała, ale ty nie pamiętasz. Nieważne, jak zwykle żenującą. I będę, ja zawsze taki barok uprawiam, tak sam się sobie dziwię, czyli chcę zadać pytanie, a mówię o czymś innym. Dobrze, to zadaję pytanie. Pytanie brzmi, czy będzie dzisiaj konkurs? Tak, dzisiaj będzie konkurs. Czy będzie to konkurs dźwiękowy? Tak, to będzie konkurs dźwiękowy. Nie, szkoda, trzeba powiedzieć, że literacki. Znaczy inaczej, konkurs dźwiękowy jest na tyle prosty, że trzeba go utrudnić. Tak.
Aha, dźwięk, który dzisiaj będzie przedstawiony, jest po prostu bardzo prosty dla większości naszych słuchaczy. Nie mogę powiedzieć, dlaczego jest prosty dla większości. Tak, dla ciebie może być dosyć trudny. Nie mogę powiedzieć, dlaczego jest łatwy, bo to by było zbyt łatwe. To rozwiązało od razu zagadkę. Ale dzisiejszą odpowiedź będę chciał, uznam za odpowiedź poprawną, tylko odpowiedź pełną. A, czyli umówię się, czy są nagrody? Zobrazowane. Zgodnie ze słowami naszego ojca dyrektora, oczywiście możemy przeznaczyć nagrody. Nagrody w postaci 50-złotowego vouchera do sklepu oficjalnego Widzewa, bądź voucher na konsumpcję w Sercu Łodzi. No jak najbardziej będzie do wygrania. Oczywiście nie wiadomo, kiedy będzie do odebrania, bo ostatnie vouchery zostały odebrane po roku. Czy zostały już zjedzone? Nie wiem tutaj, czy Tomasz Traczek by mógł powiedzieć, czy już to zjadł, czy Tomek Radogość, czy to zjadł. Właśnie ciekawe, czy Tomek zrealizował, bo gdy się widzieliśmy z Tomkiem, ja mu te vouchery wręczyłem w końcu, to takie kolacja była dosyć wykwintna. Bo później się okazało, że za wcześnie zaczął kolację, bo żeby zrealizować vouchery, z tego co zrozumiałem, trzeba zaczynając kolację mówić, że się realizuje vouchery. Aha, dobrze, to pytanie jest od razu od Dawida Goćka, czy voucher na zakupy w sklepach Ruchu jest do zrealizowania? Nie wiem, czy w sklepach Ruchu, ale w kioskach Ruchu być może tak. Teraz nie ma już chyba kiosku, jest Kolporter. No to dlatego można zrealizować w kioskach Ruchu, Boże, no. Tak, może nie jest Ruch, to jest. Nie ma Ruch, no gdzie? Nie ma kiosków Ruchu. Są kioski Ruchu. Pytanie do czatu, czy są kioski Ruchu? Moim zdaniem są jeszcze. No są, jak to nie No ma, gdzie no. są? Ale są zamienione. Nie ma już kiosków Ruchu. Ruch, jaki był skrót od Ruchu? No Ruch to był... Ruch to co? To było SSP z POŁ-em, SSP, tak? Udzielcze nie, ale Ruch jest. Nie chcę się teraz googlać, bo ja wolę tak wiesz. A nie zmienili tego na Kolporter? Nie, Kolporter to była firma Klickiego, tego co kupował mecze dla Korony, a Ruch tutaj to jest coś Adam pisze, że Ruch został wykupiony przez Orlen. A, no właśnie, jest to firma reżimowa. O Boże. I znowu ta polityka. Ale ja powiedziałem, że krytykuję. Wolne media, konstytucja, demokracja. Dobrze, to załatwiliśmy to, żeby było wiadomo, że opowiadam się po właściwej stronie, a jak nie po właściwej, to nie będziemy z Niemcom podawać ręki, więc tak na obie strony robię. Jak to zawsze. Dlatego ostatnio Mariusza olałeś w Sercu Łodzi. Tak, tak, no bo z Niemiec przyjechałem, to jest wiesz. I za dużo o Tusku gadał. W każdym razie Ruch jest, bo rzeczywiście w kondycji teraz sobie przypomniałem, że był w kiepskiej kondycji finansowej, ale firma Orlen wyciągnęła rękę i gdzieś te salony Ruchu funkcjonują, no bo tych kiosków Ruchu to jest coraz mniej. Czy Kolportera też u mnie na Ursynowie, na Natolinie zlikwidowali w przeciągu 2 lat 2 kioski, te, które były dosyć blisko mojego miejsca zamieszkania, ale ja i tak nie korzystałem już z tych kiosków, bo nie kupuję praktycznie już tradycyjnej prasy, ponieważ w ogóle się niczym nie interesuje i postanowiłem zostać debilem jeszcze większym niż jestem. W związku z tym audycja z Jackiem jest jak najbardziej uzasadniona. Dziękuję. Czuję się doceniony. A tak a propos Orlenu, bo ostatnie 3 tygodnie spędziłem w ojczyźnie i jeśli chodzi o Orlen, to moja żona powiedziała, że na Orlenie jest bardzo dobra kawa. Nie wiem, bo ja nie pijam akurat kawy, ale dwukrotnie się zatrzymaliśmy w czasie podróż po Polsce na stację Orlen. No ale podobno na Orlenie jest bardzo dobra kawa. To tylko tak, bez kryptoreklamy. Znaczy nie, możemy reklamować i nie krypto, tylko jawnie, jak Orlen nam coś zasponsoruje. Chciałem powiedzieć, że zawsze byłem zwolennikiem Jarosława Kaczyńskiego i głosowałem na te wszystkie wybory polskie i zagraniczne, więc gdyby firma Orlen słyszała, to się polecam. My jako Radio Widzew, a też to głównie tak chyba blisko politycznie jest naszego klubu teraz Prawo i Sprawiedliwość, jak tak sobie popatrzyłem w niedzielę i nie tylko, więc no kto wie, może jakaś spółka Skarbu Państwa tutaj wejdzie do Radia Widzew i Orlen, będziemy reklamować kawę, chociaż obaj nie pijemy, więc nadajemy się do reklamowania kawy, no bo tak często bywa. Pijemy nie pijemy także alkoholu. A jakby się zgłosił producent pod pasek, żebyś reklamował, to byś reklamował? Wiesz, nic co ludzkie nie jest nam obce, tak? Zwłaszcza, że teraz to idzie cywilizacja z zachodu. Ale poczekaj, ja któregoś pięknego dnia widziałem podpaski męskie w sklepie tutaj jakowym.
Czy to żona mi mówiła, że wymusimy? Ty, są, że są pod paski męskie teraz. Ale jestem inteligentny. Mówiłem, że z zachodu tak zwanego to idzie nowej nowoczesności. Zgniłego. I teraz tak, zgniłego. I teraz to nie wiadomo, kto facet, kto kobieta. A ty jesteś jeszcze facetem, czy się czujesz kobietą? Poczekaj, muszę powąchać moje skarpety. Boże. Śmierdzą, są dziurawe, więc czuję się facetem. 100%. Ty, ale to średnio, ty naprawdę mam dziurę w skrypcie. Kurde, takie fajne skarpetki mam, Star Warsy. Jest dziura, będę musiał wywalić. Dobra, powiedzmy tak, czy przepraszam, tak a właśnie, a żona to jeszcze ci ceruje skarpety. Nie. Zobacz, jaki to jest zapomniane. Kiedyś rozmawialiśmy o zapomnianych zawodach. Ale też takie czynności domowe są zapomniane. No zobacz, kiedyś kalesony się cerowało, skarpety. Z żoną teraz... się sypiało, a teraz też zapomniane już taka czynność. No. Bywa w pewnym wieku. No bywa. Także napiszcie. Dobrze, napiszcie na czacie, czy sobie cerujecie skarpety jeszcze. Tak. No jeżeli ktoś ceruje, to gratuluję. Będzie oryginałem. No może się ceruje, może na Śląsku się ceruje skarpetki. Dawid Godziek jest na czacie, a Śląsk mi się zawsze z taką tradycją kojarzy, więc może tam się ceruje skarpety. Słuchaj, będzie gość dzisiaj, bo się ktoś rano dopominał. Zrobić. Michał Bugała, więc pomyślałem sobie, że zaproszę Radosława Mroczkowskiego, bo rozmawiamy, podsumujemy sobie tak ligę. Te podsumowania, pewnie będzie ich dziesiątki, pewnie jutro chłopaki też w audycjach będą robić, ale my tak sobie na luzie podsumujemy. Będzie konkurs, pytanie do prowadzącego ten konkurs, do, nie wiem jak to powiedzieć, pomysłodawcy, performera, showmana. W jednym, czyli Jacka Dziworskiego. Kiedy pierwsze dźwięki będziemy mogli usłyszeć? Czy przed gościem, czy po gościu, czy w Myślę, czasie, że... kiedy gość będzie mówił? Będziemy przerywać mu. Będziemy przerywać po chamsku z żenującym jakimś wstępem, głupim żartem. No trenerowi Mroczkowskiemu bym nie przerywał, bo to trochę niegrzeczne by było, a trener Mroczkowski jest grzeczny. No chyba, że nas czymś zaskoczy. Możemy na przykład spróbować wyprowadzić go z równowagi. Nie, nie będziemy go wprowadzać z równowagi, będziemy grzeczni, będziemy od dzisiaj będziemy kulturalnym radiem. Takim. Czyli jak słyszycie, możecie wyłączyć już Radio Widzew, bo nic ciekawego tu nie będzie. Będziemy sobie tutaj. No tak, a propos Radia Widzew, to ja jeszcze później będę miał, ale to po gościu już, po gościu. Dobrze, bo ja gadam jak najęty, no bo tutaj mnie najmują. W sumie jestem najemnikiem, ja się nie wstydzę tego, że jestem najemnikiem. Pytanie, bo nie dosłyszałem albo po prostu jestem trochę nienormalny albo bardziej niż nienormalny. Czy padła odpowiedź na pytanie, kiedy będzie konkurs dźwiękowy, kiedy będzie jego pierwsza odsłona, bo mamy nadzieję, że od razu ktoś nie odgadnie. No jak odgadnie, to trudno, to będziemy udawać, że nie wiemy. Przed gościem czy po gościu? Czy w czasie? Po gościu. Po gościu. Jak już będzie po gościu, to damy. Jest za proste dzisiaj, naprawdę. Uważam, że jest tak proste. No to tak po co zrobiłeś proste? Bo mnie natchnęło. A Waldi Strzelba potwierdza, że kawa na Orlenie jest pyszna. Ja nie piję kawy. Kiedyś wypiłem kawę w wieku, nie wiem ile miałem, no Jezu, to było z 30 lat temu. Jechałem z imprezy z tutaj, gdzie mieszkam. Taki los bywa przewrotny. Na Natolinie była impreza u Agnieszki. No i tam była impreza, piło się różne specyfiki. No i żeby nie spać, to napiłem się kawy. Słuchaj, myślałem, że umrę. Kiedy wsiadłem do autobusu jakiegoś, jechałem na Brudnie, to już w tym autobusie coś ze mną zaczęło się dziać, ale naprawdę ja się strasznie wystraszyłem. Serce zaczęło mi walić, jak po prostu zwariowane. Mówię, nie, ja oszaleję. Jeszcze taki jakiś niepokój. No dojechałem na Brudno, no i mama, mieszkałem jeszcze z rodzicami, stwierdziła, że trzeba do pobliskiego szpitala brudnowskiego się udać, bo coś ze mną nie halo. No ale jakoś mi przeszło, żyję, natomiast no, zapamiętałem sobie to do dzisiaj i od tamtego czasu nie tknąłem kawy, już sam zapach kawy, który podobno no, ma wspaniały aromat kawa. Dla mnie jest to aromat, który mnie absolutnie zabija, więc jak ktoś mnie nie lubi, to niech mi podsunie aromat kawy, ja już po prostu będę, wiesz... Po mnie. Czy ja, jeśli chodzi o tutaj szybko, bo za minutę powinniśmy się łączyć z gościem. Nie, no spokojnie, no to jest luz. No to aha, to kończy tylko gość, to poczekaj. Tak, no mamy akademicki kwadrans, no i co? Wiesz co, ja kawy jakoś nigdy nie lubiałem, bo miałem taką traumę z dzieciństwa. Kawa mi się zawsze kojarzyła, bo moi rodzice pracowali w biurze projektów budownictwa komunalnego w Łodzi. Tam często sobie bywałem, w tym biurze przychodziłem.
różnymi rzeczami tam się bawić, na przykład komputerem Sinclair, bardzo fajny komputer. W każdym bądź razie tam, ja nie zapomnę tej mieszanki zapachu kawy i papierosów, papierosów ekstra mocnych, kawy jakiejś takiej też mocnej, bo tam wszyscy pili kawę i jarali szlugi i ten zapach po prostu się ciągnął za mną i to mi się źle kojarzyło. Przepraszam, ale kolega tutaj, Jusup, znany ci pewnie, Przesłał mi jakiś nie artykuł prasowy, który no jest po prostu tytuł, prześlę ci, ale się nie ugotowałem na szczęście, więc, nie jest źle. Przesłałem ci to na WhatsAppa. Generalnie jest jakiś artykuł z gazety. To widziałem. Efektowne zwycięstwo Gaci ze Stolcem, a to jest mecz jaki? ŁKS, Fotohigiena, Błyskawica, Gać, Skałki, Stolec. O matko, RZT Skałki, Stolec. Nie. No to później ci jeszcze po gościu też mi przypomni, że ci opowiedział, co mnie spotkało dzień po meczu z Zagłębiem Lubin. Dobrze, ale słuchajcie, to jest w ogóle żenujące, bo zobaczcie, zachowujemy się trochę, a przynajmniej Jacek zachowuje się jak ham, ponieważ ten gość to tak jak gość, tak jakby nam ciążył. Nie wiem, czy Jacku to... Wszystko skręci się wokół gościa, ale tak na zasadzie, że no dobrze, dobra, gość jest niczym ksiądz po kolędzie po prostu. Nie miejmy to za sobą, bo masz jakieś pytanie do gościa, musisz się nastroić odpowiednio. Nie, no ty go zaprosiłeś. Ja nie gadam. No ja jak jest gość, ja tradycyjnie, jeśli są goście, to ja tylko artystycznie wzdycham. Mówię, Nie, no czuję się po prostu jak ten, jak nie wiem, w jakimś szkole czy gdzieś. Nie, no ty go zaprosiłeś, gościa. Oczywiście bardzo się cieszymy, ale jeszcze chwilkę, no poczekaj. Mam jedno pytanie do gościa, bo sobie pomyślałem, przygotowałem. Dobrze, to pytanie zadasz. Ale to później zadam. Tak. Dobrze, no to teraz bądźmy poważniejsi trochę. Zakończyły się rozgrywki... Zakończyły się rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy, runda jesienna. Na półmetku rozgrywek Widzew Łódź nieoczekiwanie zajmuje trzecie miejsce. Czy Widzew Łódź zagra w europejskich pucharach? Jakie nadzieje wiążą z Widzewem kibice, a także trenerzy, szkoleniowcy i eksperci? Czy eksperci przewidzieli dobry wynik Widzewa, czy też nie przewidzieli? Nie, no nie muszę dzwonić do trenera Mroczkowskiego. Numer se wybieram, a ty tam kontynuuj. Ale to ja mówię, ja się wygłupiam, a ty już dzwonisz, dobra. Ale nie dzwonię, no wybieram sobie numer, czy ja powiedziałem, że zadzwoni, nie wcisnąłem jeszcze przycisku dzwoń. No to dobrze, poszło Stolcowi w gaciach, pisze Tomek Radogoszcz. Słuchajcie, ja muszę się nastroić, bo ja nie jestem przygotowany, ja nie mogę, Jacek, z tobą robić audycji, bo trzeba zapraszać gościa, jakiegoś, nie wiem, stworek albo coś takiego, to będzie na poziomie, a nie trenera Mroczkowskiego. Myślałem, że będziesz poważniejszy po tej pobycie w Polsce, że wyciągnąłeś jakieś wnioski, ale widzę, że niestety nie. Nie. No właśnie, no to dobrze, to zrobimy tak, że ja teraz się wyłączam, a ty rozmawiasz z gościem, a ja będę się przesłuchiwał. Sam się przesłuchuję. Dobra, nie, tak poważnie, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania do Radosława Mroczkowskiego, to zapraszamy. Myślimy, że nie będzie to długa rozmowa, chcieliśmy porozmawiać o zakończonej rundzie, a co z tego wyniknie, przekonamy się już niebawem. Dobrze, Jacku, trudno, dzisiaj będzie kompromitacja, ponieważ jestem kompletnie nienastrojony do rozmowy z gościem. Jestem na poziomie z gościem, tylko jestem nastrojony do rozmowy z Jackiem Wielebniakiem, czyli to jest rozmowa, jak słyszycie, żenująca. Spróbuję być mniej żenujący. Przepraszam za usterki, pewnie się to nie uda. Teraz się sam sobą się zestresowałem, jak tak mówię. Wezmę ten łyk wody. Nie, no to jest żenada po prostu. Sprawdzam, czy mam dobry numer. Dobrze, to co? Znaczy, o czym ja mam rozmawiać? Dobra, coś wymyślimy. Uwaga, dzwonię. Dobra, poradzimy sobie. Poszło. Mam nadzieję. Zobaczymy jeszcze, czy działa. Pytanie konkursowe, jaki numer wybrał Wielebny? 700. Nie, jak to było? Na razie nie słyszę żadnego sygnału. Bo to u mnie działa z opóźnieniem. A u mnie ja nic nie słyszę, słuchaj, to ja naprawdę... Ale to poczekaj, bo jest z opóźnieniem, już ci mówiłem. Ale gość też będzie z opóźnieniem? Nie. Boże, nie dawno się tak nie stresowałem, to się absurdalne. Dlaczego to nie działa? Już działało. Aha. Calling. Dobrze, no Jacku, to Jacek będzie się starał, czy działa, czy nie działa.
Jusup spiernicza. Jeszcze Jusup mi tutaj pisze te jakieś SMS-y, żeby mnie rozśmieszać. Także nie będę czytał tych. Poczekaj, ja inaczej wpiszę numer. Bo może się wpisała. Przepraszam bardzo. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek zna Jusupa, kojarzy go i go spotka, to proszę mu powiedzieć parę ostrych słów, bo gość jest nie do zniesienia. Ty, czy ja mam numer komórkowy wprowadzać z zerem? W Polsce się zero wprowadza? Nie. Czyli jeśli ktoś ma jak numer... widzicie, przygotowany jak zwykle Jacek Wielebniak, znakomicie, perfekcyjnie, żenada. Rozmowa będzie na pewno niemiła, bo jak się już dodzwoni, to trener będzie zdenerwowany. Ty, a serio, czy ja mam zrobić zero? Czy ja mam grać? Panie Czesiu, mam grać? No właśnie. Tak, masz grać. Jaki masz problem, Jacku? Poczekaj, jak wybieram numer komórkowy, czy ja mam wpisać plus 48? Ja wpisywałem bez 48, bo jak wpisywałem 48, to mi mówili, że nie ma takiego numeru. Słuchaj, dzwoń na bez zera, bez tego i tak już czyli jest. Mam... Sporo... Dobra, 0700 masz dzwonić, Dawid Kociek pisze. Bo nie, no to jest w ogóle straszne, no straszne. Po prostu gość poważny, a tutaj jakieś takie, nie przygotowałeś się. Zadzwoniłem do siebie na numer i mi działało. Aha, do siebie zadzwoniłeś, do trenera. A, cicho. Do siebie, tak? Ja nic nie słyszę. Rozmowy wychodzące, czyli dobrze zrobiłem. Słuchajcie, ja to uwielbiam, jak mam jakieś problemy, jak się realizator nie przygotuje i na antenie opowiada, co on będzie robił, więc możemy cicho. Zrobić taki program. No ale dlaczego mam być cicho, jak i tak nie ma gościa? Dobrze, będzie to, jest, dobrze. Wymowna, będzie to dobrze. Jest wymowna cisza nad tym, co zrobił ten Jacek dzisiaj. Dodzwonimy się w końcu, spokojnie, wymownie. Nie takie rzeczy się robiło, tak? Dobrze, ale w czym masz problem? Że nie słyszę, jak coś dzwoni. Tu mi się wszystko pokazuje, do... O, widzisz? I nie odbiera, a może trener nie odbiera. Poczekaj, ja zrobię no test, ja zadzwonię dźwięk. Do siebie, poczekaj. Ja zadzwonię, czekaj, zadzwonię do siebie. Nie, no. Uwaga, dzwonię do siebie. Zobaczymy. Poziom jak wczoraj na warze, pisze Dominik Karasiński. Tak. Brawo. O, ja sobie wypraszam. Ja nie udaję, że coś działa. Jak mówię, że nie działa, to mówię... Boże, radio widzę jak Kanal Plus. Wielebny, zadzwoń zatem do Marciniaka i zapytaj o jego elf kieszeni. Tomasz Tracz. Wielebny dzwonił do Sylwestrzaka. Ty, dlaczego to nie działa? Działało wcześniej pół godziny. Ty, no chłopie, to nie wiem, a możesz to jakoś zresetować? Czy ja mam pisać już do trenera? Bardzo no przepraszamy za usterki. Widzisz, a tak nie, ten no gość... zobacz. Do mnie właśnie ja się dodzwoniłem. Tylko sygnału nie ma, czyli to jest tak, jak mi odbierał. Jeszcze dzwonimy raz do trenera. Jeszcze dzwonimy raz do trenera? Może trener odbierze? Ty, nie mam sygnału, ale się dodzwoniłem do siebie, bo mi komórka zaczęła wibrować. Słuchajcie, jest to niesamowite. Jacek się dodzwonił do siebie. W związku z tym przeprowadzę rozmowę z Jackiem Wielebniakiem. Jesteś gotowy? Tak. Nie. Czekaj, dzwonię jeszcze raz. Uwaga. Dobra, tak nie dodzwonisz, to ja z tobą. Czekaj, bo mi tutaj rozmowę. Studio techniczne do mnie pisze. Czyli masz Piotr? Dobrze? Tak, Piotr do mnie pisze. Piotrze, raczej mam dobrze przekierowany, bo widzę... Tak, czyli widzicie, jak wygląda kuchnia, słyszycie, radiowa. Taka kuchnia radiowa powinna być kuchnią, no ale jak jest Jacek Dziworski, to po prostu wywleka wszystkie flaki na zewnątrz. Oczywiście, ja jestem powinniśmy się za pokłócić tym, o te premie i o niepłacone pieniądze, to jak już rozmawiamy. To już powiedzmy wszystko, że tu się nie płaci. No czekaj, bo że dział techniczny do mnie napisał. Ojciec dyrektor zachowuje się kanclerz i pawelec i tylko obiecuje wypłaty i nadal tych wypłat nie. No czekaj, bo mnie tutaj prosi ten ja nasz, cały czas czekam. Nasz dział techniczny prosi mnie o... No tutaj zagadaj, zabaw państwa. Zaraz, no jak zabaw? Jak kazałeś mi cisza, cicho być. To zaraz teraz wywiozą mnie do tworek. Teraz zabawiaj, nagle zabawiaj. Nie, tak słuchajcie, postaram się trochę nastroić, żeby być trochę poważniejszym. Zakończyły się rozgrywki tej rundy jesiennej. No i mam takie pytanie. Oczywiście trzecie miejsce cieszy, ale pytanie moje jest takie, czy chcecie, żeby Legia była mistrzem Polski, Raków czy Lech?
Dlatego, że Legia dzisiaj zremisowała ze Śląskiem Wrocław 0-0. W związku z tym Raków już ma dużą przewagę punktową nad Legią. No i wolicie Raków czy Legię? Pewnie większość z Was, a może wszyscy odpowie, że Raków. A ja powiem, że wolę Legię, dlatego że Legia już ma tyle tych tytułów, że to już mi obejdzie się, dla mnie jest to obojętne. Natomiast jak Raków zdobędzie tytuł mistrzowski, no to troszeczkę prestiż tego tytułu mistrzowskiego zmaleje, bo to będzie kolejna drużyna, która już zdobywa tytuł mistrzowski, więc to mistrzostwo nie będzie takie elitarne, jak było do tej pory. Poza tym no, ja jestem jakiś dziwny, ponieważ jest parę drużyn, które mniej lubię od Legii Warszawa. Nie to, żebym lubił Legię Warszawa, natomiast no, taki Raków Częstochowa, jestem człowiekiem starej daty, jest to dla mnie zespół z prowincji. No, ale bywa tak, że i prowincjusze zdobywają tytuły mistrzowskie, więc może Raków zdobyć. Nie wiem, podejrzewam, że jestem jedyny, który woli, żeby Legia zdobyła tytuł mistrzowski, a nie Raków. No ale jest też Lech Poznań, Pogoń Szczecin, etc., etc. Bardzo Was przepraszam za Jacka Dziworskiego, który jak zwykle się skompromitował, co nie jest żadną tutaj rewelacją. Wiedziałem, że jak będzie 13 w niedzielę i z Jackiem Dziworskim, to nic z tej audycji nie będzie. W związku z tym nie otrzymuję żadnego sygnału na słuchawki, czy coś z tej audycji będzie, więc 20:26 chyba będę się powoli żegnał. Mam dosyć po prostu pracowania w takim chamstwie. Jak, dobrze, to ja się teraz połączę z Jackiem Dziworskim. Jak przebiegają prace nad ewentualnym połączeniem z trenerem Mroczkowskim, który pewnie i tak już jest wściekły? Halo, studio. Prace tutaj bardzo dobrze się prowadzą. Połączenia nie ma, nikogo nie słychać. Tutaj, no, wszystko jest dobrze. A nie działa. Czyli trener Mroczkowski nie odbiera. Ale jak nie odbiera? Ale ja nie słyszę sygnału. No ja też nie słyszę sygnału i nie wiadomo. A to skąd wiesz, że nie odbiera? Jeżeli nie odbiera, no to się poczta powinna włączyć. Aha, daj chwilę mikrosip. Dobra, ja dzwonię jeszcze raz. Spróbujemy. Ale ja, słuchaj, no ja nie słyszę sygnału. Trudno, nie musisz wszystkiego słyszeć. Lubin, Mielec i Bytom dorobiły się majstra. Tak, Adamie, dorobiły się w okolicznościach dziwnych. Jedynie uczciwe mistrzostwo zdobywał Widzew, dlatego nie uznaję tych mistrzostw Lubina, Mielca i Bytomia. Bytom, ale zaraz, Bytom to chyba Polonia Bytom była mistrzem, bo mi się nie chce sprawdzać, bo Szombielki były w 80 roku, a nie wiem, czy Polonia Bytom. No, uwaga, to dzwonię do... To dzwoń, ja będę gadał, jak się połączymy, no to wtedy będzie zaskoczenie i wolę gadać i wiesz, żeby było zaskoczenie, niż nie gadać i się nie połączyć. Nadal nie słyszę żadnego sygnału. Polonia dwa razy była mistrzem, dziękuję Adamie. No to proszę, Bytom niewielkie miasto, a miało dwie drużyny mistrzowskie. Ma, Bytom istnieje cały czas chyba. Dawidzie Goćku, czy mógłbyś potwierdzić, czy Bytom istnieje? Bo podobno jest to miasto widmo i nie wiadomo, czy miasto widmo istnieje. No raczej nie istnieje miasto widmo. Nadal nic nie słyszę. Czuję się skonsternowany. Tak jakby nie odbierał trener. Dobrze, to wiesz co, to ja napiszę, czy ty piszesz do trenera, czy napisz, bo ty jesteś lepszy w takich rzeczach, ja jeszcze coś złego powiem. Będzie na mnie znowu, wszystko jest na mnie. Dobrze, a co mam napisać? Idę na dzwonienie. Co mam napisać? Nie wiem. Przepraszamy, nie działa. Halo? O, teraz Jacka nie słyszę. A jakby na przykład, gdzie mnie nie słyszysz? Nie rób sobie jak. Dobra, teraz cię słyszę, ale przez chwilę cię nie słyszałem. Poczekaj, słuchaj, bo YouTube przejdźmy chce ode mnie, żebyśmy reklamę jakąś dali. Nie wiem, co chodzi. Dobrze, ustalmy coś, tak. Ponieważ ta audycja się robi już naprawdę straszna. Nie, no dokładnie. Spróbuj załatwić Skype'a do trenera Mroczkowskiego. Zadzwonimy na Skype. Zaraz, teraz piszę, czy trener nie odbiera. Ale co Skype'a ustalić, że co? Jeśli trener Mroczkowski ma Skype'a, zadzwonimy do niego na Skype. Ma. No to trzeba. Ale to ma podać jakiś numer, tak? No, z tego co wiem, tak, poczekaj. A to jest numer na Skype'a, bo ja nie wiem, co mam napisać. Widzicie, jak wyglądają kulisy rozmów z gośćmi. Słuchaj, co mam napisać w tym Skype'ie? Czy może przez Skype'a? Tak, czy możemy się bez kamery przez Skype'a połączyć. Odzwoni do mnie trener Mroczkowski, ale prywatnie. No co mam teraz zrobić? Wyłącz się, nie rozmawiaj ze mną, porozmawiaj z trenerem Mroczkowskim, dobrze, a ja zabawię gości.
Dobrze, dobrze. Przepraszamy oczywiście tutaj za wynikłe przeszkody terenowe. A w międzyczasie pozwolę sobie zaprezentować, jednak mała zmiana, zaprezentuję konkurs nasz dźwiękowy. Tak jak powiedziałem, konkurs jest bardzo prosty. Także oprócz tego odpowiedź musi być dosyć dokładna w tym konkursie. Taką zdawkową odpowiedzią się nie zadowolę. Uwaga, prezentuję. Halo? Halo? Co tu się dzieje? Prezentuję konkurs. To burza była chyba. Nie, słuchaj, dobrze, przekazuję od trenera Mroczkowskiego. Trener Mroczkowski słyszy, że do niego dzwonimy już piąty raz, natomiast nic nie słyszy, jak odbiera telefon, więc stwierdził, że jest to błąd gdzieś techniczny chyba, natomiast nie może na Skype'a, bo nie ma w tej chwili dostępu do Skype'a, czyli jest chyba poza domem. No i jeżeli to się nie uda, no to ja po prostu przeproszę trenera. No, dokładnie, jeśli nasz dział techniczny może się... A może zadzwońmy do kogoś innego i może ktoś inny od dział technicznych się odniesie, a my może spróbujemy do kogoś innego zadzwonić. Dobrze. Jacek, ale do kogo? Czekaj, bo to mi kazali zrestartować tego. Nie wiem, zadzwońmy. Czekaj, kogo mam tutaj? Do Zizu zadzwoń. A nie, no Ziza nie ma. Czy Zizu jest? Tomek RTG? Nie, nie jest to otwieranie okna w pociągu. Jezu, ja przepraszam, mnie się już nic odechciało, ręce mi opadło i wszystko, co może opaść. Znaczy, poczekaj, jedna rzecz mam opadniętą. Restartujemy, tak. Poczekaj. Uwaga, restart będzie. Nie, to nie to, żebym się denerwował, ale musiał odwołać trenera. Trener powiedział, że czekaj, mnie teraz zestresował jeszcze bardziej. No bo dobra, uwaga, zrestart, tak? Tutaj pomoc techniczna przekazała, przepraszam, nasz dział techniczny przekazał pewną informację, które zastosowałem i dzwonię jeszcze szef działu technicznego, bo nasz dział techniczny jest rozbudowany, żebyście nie myśleli, że jesteśmy takim od zwykłym radiem. Tutaj osób na etacie to jest ho, ho, ho. Zapanowała zła droga cisza. Ale to moja wina, to moja wina. Dawid, wyślij mi proszę numer do ciebie i spróbuję zadzwonić do ciebie. Słuchaj, a kto tam ma jakieś audycje? Słuchaj, może zadzwonimy do kogoś, poczekaj. A może do Tomka Listkiewicza zadzwonimy? Chociaż ja nie wiem, czy on sędziuje, bo też ludzie chcieli o warze. To byśmy go tak z zaskoczenia wzięli. Nie ale będziemy, nie, no to się. To się potem trener nie doczeka. Także jeszcze dzwonię, jeszcze próbuję, czy trener odbierze. No nie, nie odebrał. Dobra, teraz próbuję zadzwonić do Dawida. Naprawdę bywają takie audycje, kiedy mam ochotę się wyłączyć kompletnie i wyjść. Jak jesteś taki cwany, to będziesz realizował za tydzień. Nie, to nie o to chodzi, tylko ja mam pretensje do siebie, bo po co przyszło Dawid, mi do głowy dzwonię do z ciebie. Trenerem. Nie wiem, będę się długa, to zostawmy. Uwaga, dzwonię do naszego kolejnego przedstawiciela działu technicznego. Naszego przyjaciela z Chorzowa, Dawida. No i zobaczymy, czy odbiera, chyba nie odbiera. W tej sytuacji mamy rozmowy totalnie swobodne, które są poświęcone technikaliom, tak to nazwijmy. Ale to jest to ważne. Myślę, że transparencja w dobie nowoczesnego dziennikarstwa jest bardzo ważna. Dobrze, ja może się nie będę odzywał. Dobrze, Dawid chyba nie odbiera. Też. A miałem tyle pomysłów. O, nie udało się. Ale co, nie udało się połączyć? Nie, nie udało się połączyć. Czyli mamy coś, problem tak, techniczny, tak? Tak, mamy problem techniczny. A może ktoś do nas wyjść, czy nie? A do nas wychodzący? Właśnie chyba można. Właśnie do nas chyba można. Uwaga, a teraz... czekaj. Przełączymy tu. Teraz zrobimy... Ta-dam, ta-dam. Badum, 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 da, 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 da. Co to jak? A, to ten, Różowa Pantera, tak? Różowa Pantera, tak. A bo mi się jeszcze takie balum balum było kiedyś. Balum, balum. A nie, balum balum to był ten, co chodził po kresce chyba. To jest ten. Tak, tak, tak. Tak. Balum, balum. Jak on się nazywał? No ten taki czpun, co po kresce. Pamiętam. Nie wiem, czy czpun, ale takie dziwne było. Francuski chyba, albo belgijski. Tak, 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 tak. Balum balum. A jeszcze był Barba Papa była. Pamiętasz Barba Papa? O nie, tego to nie znam. Nie pamiętam.
Jakieś kształty przybierali, ja też słabo pamiętam, bo to... A były plastelinki, to pamiętam. Ja plastelinek nie pamiętam. O, zadzwonimy jeszcze raz do Dawida, zobaczymy, czy Dawid się odezwie. Jeśli nie, to niestety będzie trzeba chyba trenera przeprosić, bo ono to ty to niezamierzone zrobisz. Błędy techniczne tutaj wyszły. Ale czy wiadomo, jakie są przyczyny tych błędów, czy nie, nie udało się ustalić? Powołamy nie specjalną komisję. Komisję, tak, dokładnie. Komisja oczywiście będzie musiała być finansowana. Ale trenera będzie trzeba zaprosić w takim razie do innej audycji, bo to trochę słabo. Aha, poczekaj, bo jeszcze dostanę tu jedną wiadomość, która może pomoże. Czy to audycja z odtworzenia? Tak, jest to genialne. Darek z Wyskowiami wygrałem. To jest świetny pomysł po prostu na audycję z odtworzenia. Takie klepanie głupo, to niczym z problemami technicznymi. Dzisiaj audycja jest z odtworzenia po prostu. Zapraszamy na rozmowy totalnie swobodne, jak to mamy problemy techniczne. Audycja o, jest poczekaj, ty, o, zobacz, działa coś. Czyj to telefon? Poczekaj, dzwonimy do Dawida. Jezu! Czekaj. Halo. Halo, halo. Słychać! Uratowani! No. Ale nie wiadomo. Dobra, to rozłączamy Dawid, się. Wtedy. Nie, nie, poczekaj, to nieładnie tak. Zobaczcie, jaki ham. Jaka pogoda na Śląsku, Dawidzie? Na Śląsku obecnie nie jest zła pogoda, aczkolwiek już powoli listopadowa, więc jest już chłodno wieczorami, ale nie pada. Mgiełka leka się zrobiła, więc jest w porządku. Tak w ogóle witajcie wszyscy serdecznie, pozdrawiam. Witajcie! Kiedyś Roman Kostrzewski z zespołu Kat na płycie jakiejś takiej na żywo tak mówi, witajcie. Jest taki zespół teraz Oberschlesien, oni coś tam mieli taką piosenkę Jocha. Oni Jocha Hitler. Nie jesteśmy w tym temacie, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach wolałbym nie komentować tego. A nie wiem, jakie są wydarzenia, bo ja nie śledzę. Ja ci później powiem. Aha. Dobra, tak rozłącz. Już, proszę o ciszę. Nie, no dobrze. Poczekaj, Dawidzie, to był Dawid z Chorzowa. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy porozmawiać o pogodzie na Śląsku. Jeszcze się z tobą, Dawidzie, skontaktujemy. Zostaw nam adres tam realizatorowi audycji. Wyślemy ci specjalną nagrodę dla naszego ulubionego słuchacza. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam was, dzwońcie do trenera. Właśnie, cześć. A chciałbyś kogoś pozdrowić, bo to tak w razie... Jezus, Nibar! Chciałbyś kogoś pozdrowić. Chciałbym pozdrowić kilka osób, także nie wiem, jeśli... Dobra, Dawid, to zadzwonimy. Ja muszę to przerwać. Nie, ja przepraszam. Nie, koniec. Pozdrawiaj, do widzenia. Dawid, pozdrawiaj. Rozłączyłem Dawida. Ale ham. A teraz zobaczysz, jak nie będzie telefonu do trenera Mroczkowskiego. Ja i tak nie wiem, czy... Jest sygnał. Jezu, ludzie. Udało halo? Się. Halo? Halo, dobry wieczór panie trenerze, Michał Nibarski, Jacek Dziworski. Panie trenerze, bardzo przepraszamy, mieliśmy jakieś problemy, ale zawsze jak Jacek realizuje, to są problemy, także przepraszam za niego. No tak dzisiaj 13, to akurat się może było zdarzyć. No bo ja no, z tak, daleka Jacek po prostu realizuję to tutaj za oceanem okay. To już tak gorzej wszystko jest. No Jacek wciąż myśli, że jak ktoś mieszka w Irlandii, to na ludziach z Polski to robi wrażenie, no ale okej, niech sobie tak myśli, może pan trener się zachwyci albo zapyta, jaka pogoda w Irlandii, żeby był chłopak dowartościowany. Myślę, że taka sama. To się nie zmienia za dużo, nie? A, i tu się trener akurat myli, bo u nas jest o wiele cieplej niż w Polsce. Aha, okej. Okay. No to rzeczywiście jestem. To zazdroszczę. A jak tak byśmy o pogodzie rozmawiali i tak porównali pogodę, jaka pora roku jest, jak popatrzymy na tabelę ligową i na ten Widzew na trzecim miejscu, to zdaniem pana trenera, jaka to pogoda? Jaka pora roku? No taka optymistyczna, czyli bym powiedział taka wiosenna. No chciałbym, żeby na wiosnę to było mniej więcej taki układ i jeszcze parę spotkań do końca. Aha, no trenerze, tak spotkaliśmy się, żeby tak troszeczkę sobie porozmawiać, bo pewnie jeszcze trenera będą zapraszać i też do Radia Widzew na takie poważniejsze podsumowania, ale tak na gorąco chcieliśmy porozmawiać, bo też i słuchacze chcieli posłuchać, co trener ma do powiedzenia na temat tej rundy. Co trenera zaskoczyło, co rozczarowało? Czy Widzew to jest takim największym zaskoczeniem dla trenera Mroczkowskiego, czy może nie w lidze? To znaczy na pewno takim miłym zaskoczeniem. Oczywiście początek jak na Beniaminka, ja zawsze tak chłodno na to spoglądam i spokojnie, bo
pamiętam ten start i też ten układ meczowy, który był. Ten terminarz nie był na początku też jak dla Beniaminka łatwy, ale no, fajnie, że tutaj z meczu na mecz no, robił te postępy, bo było widać, jeżeli chodzi o grę. I z tego się brały później dobre rzeczy, zbierały się punkty. To wszystko gdzieś tam się ustabilizowało, drużyna trochę złapała takiej pewności siebie, okrzepła w tej ekstraklasie, bo ten początek zawsze jest taką niewiadomą, ale widzieliśmy, że już od pierwszego meczu były to wyrównane spotkania, brakowało może troszeczkę na początku tego farta i tego, że dawno Widzewa w tej ekstraklasie nie było. Ale jestem no, tak miło zaskoczony i też patrząc na te mecze wyjazdowe, które też nie były łatwe, ale Widzew przywoził punkty, no to wszystko zebrało się w taką fajną sumę punktową, gdzie możemy powiedzieć, że jest to kapitał, który pozwala, no daje trochę spokoju, a też daje takiego sporo optymizmu. No, jest sporo do myślenia, jeżeli chodzi o to, co będzie w tej rundzie rewanżowej, bo zobaczymy, jakie ruchy oczywiście wykona tutaj klub i ten zespół, czy będzie jeszcze wzmocniony i będzie trochę większa rywalizacja i możliwości dla trenera, jeżeli chodzi o rywalizację, o tą rundę rewanżową. Jestem optymistą tutaj, bo ten optymizm wynika tego nie tylko, że są punkty, ale też ze sposobu, w jaki Widzew te punkty zdobywa. A to trzecie miejsce Widzewa, to jest tak przekornie może zapytam trenera, to jest wynik dobrej gry Widzewa, jego siły, czy wprost przeciwnie, czy to świadczy o słabości polskiej ekstraklasy, że Widzew, no drużyna, powiedzmy sobie szczerze, no drużyna bardziej kolektyw niż indywidualności, zajęła aż trzecie miejsce, zajmuje po tej rundzie jesiennej. Myślę, że wszystkiego po trochu, no bo oczywiście zawsze tak mówimy, że jak ktoś tych punktów zdobędzie więcej, to później się mówi, no była dyskusja o słabości polskiej ligi. No wiemy, jaka jest, no ale w tej lidze też jako Beniaminek Widzew musiał się odnaleźć i myślę, że nie tylko Widzew chciał mieć tyle punktów, bo inne drużyny, które w tej ekstraklasie są od dawna też, a widzimy, że kto jest na dole tabeli, nawet połowy tych punktów nie ma, dlatego myślę, że no Widzew, jak to w piłce i w sporcie, na wszystko jest trochę szczęścia, jest trochę takiego dobrego momentu i Widzew też to wykorzystał. Wykorzystał też słabość drużyn, które no, miały swoje problemy i nie oglądał się na innych, tylko na siebie. Myślę, że stąd. Także no, zawsze jest to jakaś tam wypadkowa, no, ale dobrze, że te punkty są i oczywiście były też takie mecze, gdzie było trudno, ale Widzew tego farta też miał, albo miał no też takich zawodników, którzy potrafili stanąć na wysokości zadania, tak jak mówię o bramkarzu, bo będę to podkreślał, bo to była też taka postać, nawet w ostatnim meczu widzieliśmy, że potrafił coś zrobić więcej niż tylko stać w bramce. No to jest to, co to są takie wartości dodane w tych meczach, no takich, gdzie czasami nie idzie. I tutaj akurat widzę takich zawodników miała, szczególnie o bramkarzu. No tak, ten mecz z Koroną, o którym trener wspomniał wczoraj był i to był taki nietypowy mecz o tyle, że, znaczy ja wiem czy nietypowy, chyba typowy pod względem sędziowania i też chciałbym pana trenera zapytać o zdanie, bo no, po pierwsze karny dla Korony bardzo problematyczny, nawet gdzieś oglądałem Ligę Plus, to mówili, że kuriozalny, absolutnie karny, tak samo wątpliwości jeżeli chodzi o tę bramkę Sancheza. Jak trener to patrzy w ogóle na VAR, bo no coraz więcej kibiców się zastanawia, denerwuje, po co ten VAR, jeżeli są tak sędziowane mecze, że sędzia tutaj w tym przypadku Sylwestrzak nawet nie podejdzie do monitora, nie sprawdzi, być może nie ma sygnalizowane też takich, nie ma takich informacji, żeby podejść do tego monitora, no ale słabe chyba sędziowanie. Wydaje mi się, że jedna ze słabszych rund, odkąd jest VAR sędziowski. Jak trener na to patrzy?
No tak, jest sporo takich kontrowersji. Też jak zobaczyłem, kto siedzi na warze, no mówiąc tak kolokwialnie, kto jest tam i pilnuje tego waru, to też się spodziewałem, że mogą być takie sytuacje. Oczywiście patrząc na mecz okiem kibica sympatyka wzywano, to dla mnie to są czarno-białe sytuacje. Tu nie można mówić o karnym, bo pamiętamy sytuację Zapytowskiego, który tam powinien być karny dla Widzewa, jakbyśmy tak porównywali tę sytuację. I no, też nie rozumiem, dlaczego sędzia główny pozwala sobie no, w ten sposób jak gdyby brać taką później odpowiedzialność, bo powinien podejść i zobaczyć tą sytuację. Nic to nie boli, to mi się wydaje. Tak sobie to wyobrażam, że nawet jak nie dostanie sygnału i jest to w ogóle, no, oceniał tą sytuację, myślę, że też miał świadomość tego, że to było takie miękkie podyktowanie tego karnego i ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Trochę bym mu wybaczył, gdyby podszedł, zobaczył i może się pomylić tak z tą oceną, ale dlaczego z tego nie skorzystał? No to dał dodatkową jak gdyby pole takie do dyskusji, że ta sytuacja była trochę dziwna. Oczywiście fajnie, bo życie to wyrównało i w tej końcówce widzę strzeli tą bramkę i z tego się bardzo cieszę, bo no, czasami fajnie coś zrobić na przekór. No widzę trzecie miejsce, absolutna niespodzianka, myślę, że największa w Ekstraklasie, bo chyba nikt się nawet, no albo niewielu kibiców Widzewa spodziewało się, że to tak dobrze pójdzie. Na drugim biegunie inny Beniaminek, dwóch Beniaminków, bo i Korona Kielce i Miedź Legnica. Miedź Legnica, która była typowana właśnie, jeżeli już, no to Miedź była typowana do takiej rewelacji tej rundy. Natomiast tam coś się zacięło w Legnicy do czasu, nagle w tych ostatnich trzech meczach Miedź zaczęła punktować, no i ta walka o utrzymanie też zapowiada się bardzo ciekawie. Fajnie, że w tym gronie walczących o utrzymanie no raczej nie będzie Widzewa. Czy takim największym zaskoczeniem dla pana trenera z tych takich minusów jest spadkowe miejsce Lechii Gdańsk, czy ktoś tak pana trenera bardziej zaskoczył też in minus? To nie, na pewno Piast Gliwice. Jestem zaskoczony, że jest tak nisko i że ten zespół tak się gdzieś pogubił i te takie działanie, no to jest też wypadkowa tego pewnie, co się tam dzieje na co dzień, bo tego zespołu się nie spodziewałem w takich dolnych rejonach tabeli. Oczywiście Lechia gra albo awans, albo utrzymanie, bo to w zależności, co się tam dzieje, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo takie mieliśmy w ostatnich latach przykłady. I też tam jest chyba do Jagiellonii, aż te zespoły wszystkie, no to są w takim zasięgu, nawet te ostatnie dwa. No tak, Jagiellonia ma 18 punktów, Miedź Legnica ma 12, Lechia 14, czyli rzeczywiście. No to brzmi jak ciasno, jak blisko to jest i na pewno tutaj dobrze, że nie ma tam Widzewa, bo myślę, że też by było nerwowo, a tak to, tak jak pan powiedział, no jesteśmy mile zaskoczeni, na pewno trzeba to docenić, bo tych punktów jest sporo, też jest trochę takiego spokoju, ale też widzimy, że przy dobrym szczęściu, gdyby te dwa mecze były z Górnikiem i ten mecz z Radomakiem bardziej takie szczęśliwe, to czy może by nie było takich, chociaż po jednym punkcie, to praktycznie byśmy byli wiceliderem. Tak by to wyglądało. No tak, a to prawda, natomiast chciałem się zapytać jeszcze o takie wahania formy tych drużyn, bo to, co dało się zaobserwować też w tej rundzie, to te, że zespoły bardzo nierówno grają, to znaczy nie wiem, Górnik zawsze potrafi wygrać dwa mecze, nagle przegrywa u siebie, Miedź Legnica, która była takim chłopcem do bicia, pod koniec zaczęła punktować i właściwie nie ma drużyn poza może Rakowem Częstochowa, które jakąś mają równą formę. Czy to wynika z czego? Z tego, że ta liga jest taka słaba? A z czego bierze się takie wahanie formy? No pytam fachowca, no, trenera. Też wynika pewnie z tego, że kadry zespołu są no, różne i widzimy też w wielu meczach, że trenerzy, którzy korzystają ze zmian, czasami te zmiany są takie, które niewiele dają i to też jak gdyby obrazuje, że chyba Raków na dzisiaj ma taką najbardziej wyrównaną kadrę, czy Lech Poznań, gdzie tych zmienników takich wartościowych jest,
jest, no, trener ma tutaj pole manewru. Poza tym zespoły, które też grały w Pucharze Polski, bo pamiętamy, Widzew też miał taki mecz, gdzie z tym Kaliszem to się gdzieś tam nie udało, a wydawało się, że będzie łatwo. I później ten puchar gdzieś no, już go nie ma, ale te zespoły, które były w pucharze, tak jak Górnik czy inne zespoły, no gdzieś nie potrafiły zagrać później Widzę dobrego meczu, a wręcz odwrotnie, no, przegrywały te spotkania. Także no, tak chyba można trochę patrzeć i takie problemy, oczywiście kontuzje, jakieś urazy, no to ma każdy i każdy, kartki gdzieś tam dochodzą, ale wydaje mi się, że też patrząc na Raków, to mieliśmy chyba jeden taki słaby mecz na Górniku, ale to był po meczu pucharowym chyba ze Słowanem, tak? Wtedy, kiedy Raków grał do Gryzka i karne i pamiętam, że za 3 dni grał z Górnikiem. No, przede wszystkim fizycznie ten mecz no, nie był dobry dla Rakowa. Dlatego to chyba zadecydowało. Czy Raków Częstochowa to jest taki faworyt? No, przewaga jest bardzo duża, bo w tej chwili to jest 9 punktów nad Legią Warszawa. Czy możemy już tak typować, na, no nie wiem, powiedzmy na 80-90%, że to będzie mistrz Polski w 2023, czy to za wcześnie? No, patrząc na to, co się dzieje w samym klubie, jak to jest poukładane i też na kadrę, jestem ciekawy też, kto będzie, bo myślę, że ten zespół się jeszcze wzmocni. Czy wydaje mi się, że to, co prezentował też Raków w poprzednim sezonie i praktycznie tych punktów takich nie gubi, potrafi utrzymać ten dystans albo walczył o to, żeby do samego końca na dwóch frontach w tej chwili, no to wydaje mi się, że raczej tak, że to jest dużo, jeżeli chodzi o duża przewaga na dzisiaj. Trenerze, to ja pozwolę sobie w końcu zadać pytanie, bo Michał lubi prowadzić. Mówiłeś, że nie masz pytań wcześniej. Mam pytania, tylko ty mnie zawsze ignorujesz. Dobrze, przepraszam, trenerze, tutaj za kolegę. Tutaj chciałbym zadać może takie pytanie, bo trener obserwuje Widzew od lat. Wiadomo, że jest pan dosyć blisko Widzewa od dawna. I czy trener widzi w tym roku możliwość takiej wiosennej zadyszki? Bo od lat, ostatnie właściwie 4 sezony, Widzew grający świetnie na jesień, na wiosnę dostawał zadyszki. Czy trener widzi, że taka możliwość może nam się przytrafić też w rundzie wiosennej tutaj Ekstraklasy? Oby nie. Ja wiem, że się wszyscy tego boimy, bo wracamy do tych sytuacji. Ja też tego doświadczałem prowadząc Widzew. I wiem, jak czasami tak, jak jest dobrze, to trzeba być bardzo tutaj czujnym, bo no, potrafią się zdarzyć różne rzeczy. Mam nadzieję, że już tego Widzew nie będzie. Nie będzie takich sytuacji, chociaż widzimy, że też ten w moim przypadku była zmiana prezesa, jakieś tam inne rzeczy, które też w jakimś stopniu miały wpływ na to, oddziaływały na różne inne działania. A to jedna rzecz. Dzisiaj mamy konflikt z miastem i też widzimy, że to też nie służy Widzewowi, ale ja się najbardziej boję tego, chociaż może już tu na poziomie klasy będzie to bardziej przypilnowane, żeby Widzew przede wszystkim miał spokój, jeżeli chodzi o przygotowania, żeby miał to dobrze zorganizowane, żeby nie było sytuacji, że będzie musiał z Łodzianki na jakieś inny Andres Poli, czy gdzieś indziej jeździli się i się pałętać, bo to będzie najgorsze, żeby ten okres przygotowawczy, no, trener miał taki optymalny, żeby mógł praktycznie to zrealizować, co potrzebuje. Powiem, że tutaj mogą być kłopoty, bo do tej bazy widzę też tak pod ręką na co dzień swojej nie ma i jest zależny od wielu sytuacji, także to może być takim trudną rzeczą, no ale oby to już było po... nie zdarzyło się, no, może tak. A czy widzi tutaj trener jeszcze zagrożenie w czym innym, bo w tygodniu pojawiły się plotki o zainteresowaniu innych klubów polskich Jordim Sanchezem, no wiadomo, że Rawas też jest łakomym kąskiem, czy tu też trener widzi, czy o ile nastąpi oczywiście jakiekolwiek osłabienie kadry, czy to też może bardzo negatywnie tutaj wpłynąć na drużynę, czy jednak, czy Jordi, czy Rawas są w jakiś sposób do zastąpienia i nie powinno to być aż tak bardzo widoczne? No to znów kwestia
kto za i czy rzeczywiście będzie to trafiony transfer. Dzisiaj jest troszeczkę, no możemy tak mówić, trochę bezpieczniej, bo widzę, że ma tych punktów sporo i pewnie mógłby tutaj patrzeć tak, że, no, że kogoś znajdzie wartościowego, gdyby coś się wydarzyło z transferem, ale wiemy, że ten transfer zewnętrzny też no, czasami jest potrzebny, chociaż ja uważam, że gdyby to był rzeczywiście taki, jeżeli chodzi o przełożenie finansowe, solidny zastrzyk, no to nie można też oddać takiego zawodnika za darmo, bo widzimy, jak trudno jest pozyskać napastnika, który zaczyna strzelać w ramki w ekstraklasie i też jest jak gdyby no takim, staje się przynajmniej takim dobrym ogniwem, że ten widok też ma kim straszyć, wchodzi i ma też takiego charakternego zawodnika, jeżeli chodzi o tę pozycję numer 9. Dlatego no to byłbym bardzo ostrożny. No nie wiem, jakie są uwarunkowania, jaki jest kontrakt, jak to jest ten zawodnik po prostu zakontraktowany, na jakich zasadach, czy ma prawo odejść, czy może odejść, czy ma kwotę od innego, tego nie wiemy, tak, ale pewnie no, liczę na to, że w tym okienku też IDES tutaj pozyska kogoś wartościowego i będzie to znów większe pole manewru dla trenera, gdyby taka sytuacja się zdarzyła. No właśnie, ale to mamy trenera, pana. Jak to wygląda z punktu widzenia szkoleniowca taka sytuacja? Bo podejrzewam, że jeżeli te informacje o zainteresowaniu Sanchezem, a też do mnie docierają, że rzeczywiście takie jest i tutaj jakaś polityka w klubie jest taka, że pewna opcja jest za tym, żeby sprzedać, druga opcja, żeby jednak zostawić. Jak to wygląda z punktu widzenia trenera? To chyba to nie jest za komfortowa sytuacja i właśnie i pytanie kolejne, czy powinno się sprzedawać piłkarza już po jednej rundzie? Jak to wpływa na budowę zespołu? No raczej chyba to dezorganizuje trochę pracę szkoleniowca, jeżeli piłkarz po jednej rundzie już gdzieś jest wysyłany do innego klubu. Na pewno, ja jako trener nie chciałem tracić takiego zawodnika i żadnego dobrego zawodnika, który się powoli zaczyna sprawdzać w tym zespole i też jakby tworzy pewien taki no, solidny układ na boisku. Wierzę, że widzę oczywiście jako Beniaminek może zrobić fajną niespodziankę też na wiosnę, tak jak zrobił teraz tyle punktów, no ale wiadomo, że bez takiego zawodnika jak Sanchez czy Rawas, no to będzie bardzo trudno, bo wystarczy policzyć te bramki i przełożenie tych bramek na punkty czy interwencji Rawasa, już mamy trochę odpowiedzi, tak, jak to ważni są na dzisiaj zawodnicy w tym zespole. Myślę, że kolejna runda, kolejny sezon też jest ważny i też i oczekiwania kibiców będą duże, dlatego myślę, że budujemy i widzę, chcę budować silną drużynę, no to musi też mieć zawodników solidnych i takich, których sobie w pewien sposób przygotuje do swojego sposobu stylu grania. No tak, to tutaj będzie odwieczna walka ekonomii ze sportem, z wartością sportową drużyny. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Dawid Godziek tutaj na czacie pyta, czy uważa trener, że Widzew już stać na walkę o czołowe lokaty. No właśnie, jak to będzie, bo jest trzecie miejsce. No to każdy chciałby, żeby to miejsce utrzymać, ale czy Widzew jest w stanie to utrzymać? Wiemy, że runda wiosenna, no to już tam pomijając to, nazwijmy fatum, które wisi od paru lat nad Widzewem, gdzie to ta runda wiosenna słabo wygląda, ale czy Widzew stać na to, żeby w tej poważniejszej rundzie, no tak to nazwijmy, gdzie już nie ma żartów i każdy o coś walczy, jedni o utrzymanie, drudzy o jak najwyższe lokaty. Czy Widzew w tym składzie personalnym, powiedzmy, bez ubytków, czy Widzew po prostu na to stać, żeby obronić to miejsce na podium? Myślę, że stać. Zobaczmy też, jaki jest początek i start rundy rewanżowej, bo są dwa mecze, jak się nie mylę, u siebie. Tak, Pogoń i Jagiellonia. Przy dobrym rozegraniu to może być wspaniały kapitał, który też ten Widzew natknie do tego, żeby walczyć o te najwyższe cele. Ja myślę, że to wyjdzie wtedy, kiedy wszyscy nie będziemy się tutaj tak napinać mocno, że to musi być to trzecie miejsce, nie wiadomo które. Spokojnie, tak jak teraz z taką pokorą. Myślę, że możemy, no czy mam, kibicy ma prawo o tym myśleć, no bo ta runda oczywiście dała dużo do takiego pozytywu.
Wiosny się możemy obawiać, no ale tak jak powiedziałem, jeżeli będą jeszcze wzmocnienia drużyny, jeżeli Zewnik straci też tych ważnych zawodników, to na pewno ciągle się gdzieś tam no, patrzymy na Raków, ale zobaczmy dzisiaj Raków, który walczy o Mistrzostwo Polski czy w Pucharach, no to jest Raków, który ma zawodników, których kontrakty są chyba jedne z wyższych na poziomie polskiej ligi. No to dzisiaj Raków stać na tancerz, ale dla nich to nie jest żaden wydatek, no ale Widzew też musi o tym myśleć, że te kontrakty też będą wzrastać, bo nam przychodzi coraz lepsi zawodnicy i zawsze będą sprawdzać, to będą podnosić swoją wartość, ale też nie można ich absolutnie się pozbywać, jeżeli chcemy być konkurencyjni do Rakowa, Legii czy Lecha. No tak, ostatnie słowo należeć będzie do właściciela, a z tego co wiem, właściciel jest raczej za tym, żeby Sanchez został w Widzewie, a nie odchodził. Także no tutaj możemy być, mam nadzieję, spokojni. Natomiast chciałem się zapytać, jakie wzmocnienia, na jakie pozycje zdaniem pana trenera Widzew powinien pozyskać zawodników? No myślę, że w tym na pewno wahadła tutaj też powiedział napastnik jak najbardziej. To chyba też tak patrzę na to, no bo tu trochę brakuje pola manewru. Widzimy, że też ten nie wszyscy zawodnicy chyba dostali szansę na takiej swojej optymalnej pozycji, no bo też z czegoś to wynika. Także no. Nie chcę się tutaj mączyć absolutnie, ale wydaje mi się, że ta rywalizacja gdzieś musi to być lepsza. Tak samo mówimy o młodzieżowcu, no bo wierzę też, że Widzew też nie odda tego tak, że tych młodzieżowców nie będzie widać i też tych minut ci młodzieżowcy będą musieli mieć więcej. Także tu też jest chyba zadanie do tego, żeby coś się wydarzyło. Poza tym no zawsze będę czekał, że będzie taki transfer Widzewie zawodnika takiego na przyszłość, który też za jakiś czas błyśnie i będzie takim wartościowym zawodnikiem Widzewie. No bo też widzimy, że niektórzy zawodnicy potrzebują sporo czasu, żeby w tej drużynie się pokazać. Mamy tu chyba sporo przykładów z tej pierwszej jedenastki, gdzie różnie to bywało, ale czasami potrzeba czasu. Nie wszystkie transfery są od razu, jak gdyby ten potencjał zawodników, których widzimy, oceniając ich pod kątem przyjścia do klubu, nie zawsze się od razu przekłada na to, że to zacznie działać. Czasami potrzeba czasu i cierpliwości. Także chciałbym, żeby przyszli zawodnicy z takim potencjałem do tego, żeby pasowali tutaj do tego, co chce przede wszystkim trener. A gdzie tych piłkarzy szukać? Szukać ich bardziej w Polsce, czy no oczywiście tak teoretyzujemy, bo trener nie ma wpływu ani my na wybory Widzewa. Natomiast gdzie szukać tych piłkarzy? Bardziej w kraju czy za granicą? Bo tutaj też proporcje, czy zdaniem trenera są ważne, bo już mamy dosyć sporą grupę obcokrajowców, ale czy byłoby dobrze, gdyby Widzew większość jednak stanowili obcokrajowcy, czy niekoniecznie? Czy powinniśmy gdzieś szukać piłkarzy z Polski, bo ja tak powiem, że no, nie mam nic przeciwko obcokrajowcom, natomiast czasami się tak zastanawiam, co polska piłka generalnie ma z tego, że my gdzieś tam promujemy piłkarzy, nie mówię jak Sanchez, bo to są czy Rawas, no, ale mówię ogólnie o polskiej lidze, że promujemy piłkarzy, ściągamy gdzieś piłkarzy 29-30-letnich z różnych krajów i one chyba, ci piłkarze nie bardzo dają jakąś jakość dla polskiej piłki, jak trener to widzi. No też jestem tego zdania. No dobrze, że Widzew nie ma takiej sytuacji jak niektóre, znaczy, że takiej kadry jak niektóre zespoły, gdzie ciężko się ogląda, bo jest sama zagranica praktycznie i to są zespoły, które reprezentują polską ligę, ale tak naprawdę Polaków tam nie ma. Liczę na to, że te proporcje nie będą tak mocno zachwiane i tych na rynku też zawodników takich, no Widzę gdzieś tutaj znajdzie, a to muszą być te zawodnicy, którzy pasują do Widzewa, bo widzimy, że nawet na przykładzie tej kadry, która teraz jest, zawodnicy, którzy gdzieś nie funkcjonowali, Widzewie sobie zaczynają radzić albo gdzieś się rozwijają. No to też jest taki dobry
dobry przykład, że widzowie muszą mieć zawodnicy, którzy pasują do koncepcji tego, co budujemy, co chce grać trener i potrafią tą koncepcję realizować, no to albo będą w stanie to realizować. Nawet jeżeli nie mają jakichś wielkich nazwisk, to czasami widzimy, że to warto też w ten sposób pomyśleć. No tak, to fajnie, fajnie, że trener też uważa, że niekoniecznie tych piłkarzy. Mnie się wydaje, tak a propos budowania tego zespołu, to też chyba, nie chyba, tylko na pewno ważną postacią jest trener Janusz Niedźwiedź. No i to pokazuje chyba, nie wiem czy pan trener się ze mną zgodzi, że należy dać czas trenerom, bo trener Janusz Niedźwiedź jest najdłużej pracującym trenerem od czasów reaktywacji. No zaraz będzie półtora roku i no chyba to też jest plus dla włodarzy Widzewa, że wykazali cierpliwość, że zostawili trenera Niedźwiedzia, no bo jest jakaś ciągłość pracy zachowana. Pokazał to też przykład tutaj Rakowa Częstochowa, tam Marek Pawszyn już chyba 5 lat trenuje. Czy trener uważa, że rzeczywiście jest to ważne w polskiej piłce, żeby dawać tym trenerom dłużej pracować, bo częściej by przychodziły efekty pracy, bo często tak jest, że u nas trener jest taką postacią, która pierwsza odpowiada, jak nie idzie coś w drużynie. No mamy przykłady z każdej rundy, z tej też paru trenerów już straciło pracę. Tak, jak najbardziej. Też uważam, że fajnie, że jest jak gdyby wsparcie dla trenera też w tych trudnych momentach, bo sam wielokrotnie tego doświadczam, czy w tym, czy Widzewie, czy gdzie indziej, gdzie tego trochę zabrakło i mogło być zupełnie inaczej, a to już sztuka, żeby to wesprzeć i widzimy, że to się czasami opłaca, znaczy w przypadku Widzewa się opłaca, tak, bo trener dostał wsparcie, był taki moment, przecież nie jeden, czy nawet dwa trudne, ale wiedzieliśmy, że to wsparcie było, trener pewnie też to poczuł, drużyna i to się obróciło w drugą stronę. Dlatego no, wiadomo, w naszych klubach brakuje cierpliwości, a przede wszystkim jakiegoś pomysłu na to, jak to ma działać. Pierwsze co, to się rzuca trenera, ale obok trenera muszą być ludzie, którzy rzeczywiście też biorą na siebie trochę tej odpowiedzialności i są pod tym względem no przede wszystkim solidni w swojej dziedzinie, tam w swojej pracy i myślę, że to wtedy się przekłada fajnie na ten efekt końcowy. Wiadomo, odpowiada trener, ale też no, trzeba patrzeć na to, co się dzieje w sytuacjach trudnych, jak klub funkcjonuje. A tu widzieliśmy, że widzę trochę ten, nawet jak się troszeczkę gdzieś tam zaczęło palić, no to potrafił w końcu zachować ten spokój. Trenerze, tutaj mam takie pytanie z czatu od Tomka z Radogoszcza. Jakoś widzę, no już ten plan minimum prawie wykonał, tak? Tam do utrzymania wystarczy nam jeszcze powiedzmy te 6 do 9 punktów teoretycznie. I gdy ten plan minimum zostanie zrealizowany, tak? Gdy osiągniemy tą pulę tych 35, niektórzy mówią 40 punktów, czy trener uważa, że tutaj widzę, powinien iść po pełną pulę, walczyć o to podium, o puchary, czy lepiej skupić się na ogrywaniu młodych zawodników, raczej zawodników z myślą o sezon kolejny? Co tutaj bym na trener powiedzieć? Widzę, po prostu będzie musi patrzeć tak, żeby wygrywać kolejne mecze, te punkty się będą budować i grać o jak największe, najwyższe miejsce, ale oczywiście widzę, nie mając jak gdyby z tyłu głowy tego, że ma nóż na gardle, że się nie utrzyma, no, gdzie spokojnie mógł też tych zawodników wprowadzać, no ale też no, pytanie z których młodych, no bo w zasadzie tych młodzieżowców czy młodych zawodników widzę, no może trenują z pierwszym zespołem na co dzień, gdzieś tam się pojawiają jakieś nazwiska, ale tych nie widzieliśmy jakichś nowych debiutów czy chłopców z akademii, którzy się pojawiają chociaż na trochę i gdzieś tam są ogrywani. Pewnie w okresie przygotowawczym będą dostawać tutaj szanse i będą trenować zespołem, będziemy ich widzieć w meczach kontrolnych, ale później to przełożenie na mecze ligowe, widzimy, że to też wcale nie jest takie łatwe, ale przy tej liczbie punktów, przy tym co Widzew ma do zrealizowania minimum, no to wydaje mi się, że nie można patrzeć minimalistycznie. Wyciągnąć po prostu, co się da z tej ligi najlepiej
I to też jak gdyby jest taka wartość, która się przyda na kolejną rundę, bo każdy zawodnik będzie mógł gdzieś tam się pokazać, czy udowodnić swoją wartość, a dla trenera no to będzie takie pole manewru znów fajne, czy ocena sytuacji na kolejny sezon, no bo będzie mógł zobaczyć tych zawodników no, w walce o coś więcej. Mhm. A tutaj mam jeszcze jedno pytanie z czatu, pozwolę sobie zadać od Dawida. Mówi się, że utrzymanie gra się z drużynami pod kreską. I czy trener uważa, że te mecze z drużynami plasującymi się w dole tabeli są tutaj kluczowe do utrzymania? Czy to dalej ma zasadność, to takie powiedzenie? No nie do końca, bo widzieliśmy znów, że tak jak mówią, że o mistrza gra się z tymi drużynami z dołu, tam trzeba pokonać te drużyny, które walczą o życie, tak? I to o tym zawsze mówimy. Natomiast nie wiem, nie patrzyłbym na to. Fajnie, bo ten mecz z drużynami z dołu na pewno będzie bardzo trudny, bo zobacz, już mówiliśmy o tym, co się tam dzieje do miejsca tam, gdzie jest Jagiellonia, no to na pewno będzie tam walka bardzo mocna, bo punktów te zespoły mają mało. Widzę na początek z Pogonią, czyli bezpośrednim takim trzecie, czwarte miejsce, tu będzie to takie spotkanie kluczowe, znaczy kluczowe, no na początek będzie bardzo ważne, a później przez Jagiellonia, która będzie praktycznie po pierwszym meczu i nie wiadomo, ten mecz będzie dla nich no też bardzo trudny, bo na Bidzewie im łatwo tutaj na pewno nie będzie o punkty, a będzie ten zespół raczej walczył gdzieś tam o to, żeby mieć taką, żeby złapać jak najszybciej bezpieczną strefę. Widzimy, że jest blisko tej granicy takiej, gdzie może walczyć raczej o utrzymanie. A ile punktów według trenera w tym roku takie pewne utrzymanie da? Bo ostatni sezon to było 37 bodajże. Czy to będzie taka, jak właśnie w tym roku ta tabela jest dosyć spłaszczona, czy to będzie raczej więcej punktów niż te 36, czy raczej... Nawet niech to będzie 40, Widzewowi jest bliżej do tego i myślę, że tak trzeba patrzeć na to, ale ja bym tu z pokorą podchodził, bo trzeba szanować też to, co jest każdego rywala i myślę, że też te zespoły tak jak Miedź czy Korona mogą na wiosnę wyglądać zupełnie inaczej, bo pewnie wszystko też zrobią w klubach, żeby te zespoły wzmocnić lub no, dać sobie szansę, żeby się utrzymać. Także na pewno też te mecze nie będą łatwe, ale też widzimy, z kim Widzew gra u siebie. Na pewno te mecze liczę, że będą takie, gdzie będzie zdobywał punkty u siebie i to już będzie bardzo duży kapitał, jeżeli te mecze będziemy potrafili tutaj wygrać. Tak, trenerze, mówiliśmy tutaj też o tych czołowych pozycjach, czy Widzew powinien walczyć, czy ma szansę na utrzymanie się na tym trzecim miejscu, ale mnie niepokoi jedna sprawa, bo jak się popatrzy, przypomni sobie te mecze z silnymi rywalami, z tymi no, utytułowanymi, z firmami jak na polską ligę, to zdobyliśmy jeden punkt, bo przegraliśmy i z Legią Warszawa, i z Pogonią, ze Śląskiem remis, no ale Śląsk nie jest teraz w czołówce, no ale też Lechia Gdańsk, która broni się przed spadkiem, wygrała w Łodzi. Także jak tutaj trener widzi to, że bo ja jednak zwracam uwagę na to, że oczywiście zdobyliśmy punkty bardzo ważne, które dały nam to trzecie miejsce z Lubinem, z Koroną, z tego typu drużynami, ale jednak niepokoi mnie trochę, że nie potrafimy zdobywać punktów z drużynami, które są no, w tej górnej części tabeli. No, czy tak jak jedziemy do firmy, jaką jest w polskiej lidze Górnik Zabrze, też przegrywamy. Jak trener myśli, z czego to wynika? Czy to jest jednak taka duża różnica poziomów między, nie wiem, Legią, Pogonią, Lechem Poznań, a Widzewem? Czy to gdzieś mentalnie piłkarze te mecze przegrywali? No wiem, że ten mecz z Legią to nawet chyba niedawno trener Niedźwiedź powiedział, że jednak wyszliśmy trochę wystraszeni. No tak, tu się z tym zgodzę, bo jako Beniaminek no, gdzieś te pierwsze mecze miał prawo, znaczy no, może nie miał prawa, ale tak się wydarzyło, bo pamiętam mecz z Legią, jak żeśmy się nastawili wszyscy, że Widzew ruszy u siebie od razu tą pierwszą połowę, a był taki przestraszony i dał się trochę zdominować, dał sobie
mało szans na to, żeby tutaj no, te punkty zdobyć, ale no, pierwszy mecz z Pogonią wcale nie był taką różnicą między jednym a drugim zespołem, aż tak to nie wynikało. Nie? Wiadomo, że Widzew musiał szukać trochę sposobu innego gry na te zespoły, które no, są silne, tak jak Lech czy Raków, też widzieliśmy mecz, gdzie Widzew no, musiał czymś nadrobić trochę na dzisiaj, tak? Czyli może tych umiejętności było mniej, ale potrafił nadrobić tą też taką motoryką, bo pamiętamy tak statystycznie, jak ten mecz wyglądał, gdzie wzniósł się tu też na wyżyny, jeżeli chodzi o te parametry i to tą różnicę trochę zniwelowało i dało też taki punkt takim rywalem. Na Górniku uważam, że ten Widzew nie był takim zespołem, nie wiem, no taki, jak to każdemu zespołowi się przytrafia, taki troszeczkę słabszy dzień, może gdzieś to mentalnie uciekło też, bo były wygrane mecze i trochę ta rola faworyta też no, gdzieś może zawodnicy tego nie udźwignęli. Nie wiem, wydaje mi się, że tak tobą nie potrafił nic więcej wykrzesać siebie i wrzucić takiego drugiego tempa, dlatego ten mecz gdzieś uciekł, no ale tak samo tutaj no, bardzo żałuję tego meczu z Radomiakiem, bo uważam, że ten mecz też gdzieś nawet no tak trochę nonszalanty się za dużo tu wkradło i te punkty uciekły, bo widzieliśmy, że Widzew był zdecydowanie lepszym zespołem pod względem takim piłkarskim, czy patrzymy nawet na te statystyki, ale no, dał się ograć w taki inny sposób. Właśnie jest taki sposób jakiś dziwny, bo te bramki były takie za łatwo stracone i trochę mówię tej nonszalancji gdzieś się pojawiło i nie kontrolował tego. No tak, rzeczywiście w każdym razie tak czy inaczej te wzmocnienia są niezbędne, że jeżeli chcemy myśleć o czymś więcej, a nie osłabianie zespołu. Trenerze, no bardzo trenerowi dziękujemy. Na koniec mam takie pytanie, właśnie może dwa pytania. Jedno pytanie już kończące temat Widzewa. Te relacje, a raczej brak relacji, trener na pewno obserwuje, jest trener z Łodzi, no każdy kibic pewnie obserwuje relacje na linii Widzew, miasto Widzew, jak trener na to patrzy, czyli zdaniem trenera, no co trzeba zrobić, czy jest tutaj szansa na wyjście z tego impasu, bo sytuacja dla mnie, przyznam się, jest trochę kuriozalna, takie wzajemna wymiana uprzejmości gdzieś na forum ogólnym, publicznym, no chyba nie służy temu, żeby ten konflikt rozwiązać. Jak trener w ogóle postrzega to jako łodzianin, jako Widzew, jak to, co się dzieje na linii właśnie Widzew miasto? No na pewno pewnie za mało wiem na ten temat, tylko tak patrząc i śledząc to oczywiście nie podoba mi się to i jestem trochę tak przerażony tym, że to idzie w tak długim czasie, gdzieś to postępuje, a nie w drugą stronę, bo myślę, że jest to niepotrzebne. Trochę taki ten konflikt budowany, nie wiem, sztucznie w jedną, w drugą stronę, jakoś nie ma tutaj takiego kompromisu. Myślę, że chyba wszyscy tego potrzebujemy, a nie takiego podkręcania tej atmosfery złej, bo widzimy, że Widzew się potrzebuje też dla swojego rozwoju, potrzebuje tego ośrodka, potrzebuje jak gdyby no, kolejnych etapów, żeby się rozwijać, a to też na pewno nie pomaga. No, ja cały czas podkreślam tą infrastrukturę, bo ona nie jest wcale łatwa. Jeżeli gdzieś tam na Łodzian, że na mecze oglądam, no to no, tylko można ubolewać nad tym, że w tym temacie tak słabo, a konflikt na pewno z miastem temu nie będzie służył. No, ambicje poszczególnych ludzi muszą być gdzieś odłożone na bok, takie inne ambicje, a no, Widzew jest wartością tutaj wspólną i to trzeba tutaj ponad podziałami gdzieś podziałać. Myślę, że znajdą się ludzie i są chyba w środowisku widzewskim ludzie, którzy potrafią to załatwić, tylko trochę dobrej woli. No chyba te ambicje przerastają niektórych, biorą górę. Słusznie trener zauważył. Też mam takie wrażenie, że nikt nie chce tej głowy troszeczkę pochylić albo tej ręki wyciągnąć, tylko takie przepychanie się, przeciąganie. Każdy tu popełnił błędy, bo widzimy, że można się na te argumenty
gdzieś dyskutować o tym i prześcigać, ale widzimy, że z każdej strony te błędy się pojawiły. Nikt tu nie jest bez winy absolutnie, ale no do diabła, no ile to można ciągnąć? Za chwilę minie kolejna runda, kolejny sezon i też trzeba tutaj coś zrobić dobrego, bo ile można z tym jednym boiskiem sztucznym i tą hybrydą działać, no, z całym szacunkiem. No niedługo. Panie trenerze, temat taki na koniec, bo trudno w to uwierzyć, nie wiem, może pan trener czuje atmosferę tego, że za tydzień już zaczynają się Mistrzostwa Świata w Katarze. No i jak pan trener, czy pan trener jest zwolennikiem tego mundialu w Katarze? Bo przyznam się, że dla mnie jest to najdziwniejsza sytuacja, jak żyję i kibicuję, że w ogóle nie czuję atmosfery, przynajmniej tu w Warszawie, nie wiem jak w Łodzi, że się zbliża mundial, jest to jakieś kuriozum. A może trenerowi się podoba, że mundial startuje w listopadzie? Nie, no kuriozum absolutnie, ja też nie czuję. Śmiałem się, że to liga się skończy, to będzie tak, jak będą jak mecze ligowe. Włączymy znów mija tydzień i znów się zaczyna jakaś tam kolejna Liga Mistrzostw Świata. No może tak, nie wiem. Nie czuję tego klimatu absolutnie i to jest takie trochę tak sztuczne jak ten cały Katar. No niestety tak to wygląda. No fajnie, że będą takie mecze pomiędzy tymi najlepszymi drużynami, ale jeżeli chodzi o samą taką ten termin i to też widzimy, że wielu zawodników no, takich ważnych się gdzieś nie pojawi, bo to jest też no, trudne. Nie wiem, sam jestem ciekawy, jak to będzie, ale tak naprawdę to te drużyny też jadą tak z marszu i widzimy, że praktycznie co w czwartek wylot, tu za chwilę mecz, jeszcze kontuzje, nie wiem, trener jutro to musi pozbierać, okazuje się, że jeszcze musi powołać zawodników. No także trochę tych problemów jest i zawsze było tak, że turniej to było trochę czasu na wybranie tej kadry, przygotowanie. No i dla nas to był zawsze ten termin, no taki, gdzie ten dzień był długi, można było sobie coś tam wiesz, obejrzeć jeszcze, pamiętam, że... Wakacje się zbliżały. No, wakacje, tak, ale no inaczej to wszystko no, czuliśmy, a teraz no, jest to tak wszystko jedno na drugim. Trochę uważam, że nie do końca trafiony chyba temat z tymi mistrzostwami. No dobrze, to jeszcze zapytam, tak jak już na chwilę przy reprezentacji jesteśmy, zapytam o dwie sytuacje. Ciekaw jestem, co Radosław Mroczkowski o tym sądzi. Po pierwsze powołania, czy one trenera zaskoczyły? No mówi się tutaj, najczęściej chyba się Jędrzejczyka wymienia, czy on zasadnie został powołany, czy nie. No i drugie pytanie dotyczy, właśnie wyleciało mi z głowy, przepraszam, to może trener powie o tym, o tych powołaniach, a ja sobie przypomnę. Dobrze, nie, ja mówiłem tu, że o Jędrzejczyku też się wypowiadałem, że nie byłem tu zwolennikiem tego powołania, ale bo gdzieś bardziej widziałem Dawidowicza w tym powołaniu, ale no, trener gdzieś ma prawo do swoich wyborów, a ja do swoich gdyby ocen, czy każdy kibic. I tak samo, czy nie ma Klicha, którego też gdzieś widziałem tutaj na tym powołaniu, także no życie dzisiaj czy wczoraj też zaczęło to weryfikować, bo widzimy, że może być, już jest chyba Grabara powołany, a nie wiem, czy Skóraś będzie zdrowy i za chwilę nie będzie kolejnego powołania. Także trochę pewnie jeszcze się tutaj coś może do tego wyjazdu zmienić. Ale jak najbardziej, no trochę też zaskoczeń odnośnie Kownackiego, którego też się spodziewałem, że będzie tutaj w tej szerokiej kadrze na mundial. Aha, i ostatnie pytanie już przy reprezentacji, o reprezentację, czy tak wokół reprezentacji. Szymon Jadczak, te artykuły o panu Grusze, etc., etc. Powinno coś takiego być teraz w tym momencie, czy nie, zdaniem pana trenera? Bo słyszałem takie głosy, że, no, że jest mundial się zbliża, jest reprezentacja i wszyscy powinni myśleć o piłce, a nie wywlekać jakieś rzeczy o ochroniarzach i tak dalej. No nie wiem, my tak trochę po prostu nie potrafimy znaleźć tego czasu, takiego spokoju, już jest po powołaniach. Myślę, że też była dyskusja. Wiadomo, że jednym się będzie to podobać, drugim nie, ale też na czas mundialu to powinno tak być, no jak na czas igrzysk, nie? Że wszystkie wojny
idą na bok i patrzymy na to trochę w inny sposób. No, wierzę, że tych wszystkich ludzi będzie na to stać. Ten czas spokoju nastąpi i też pewnie będzie duża dyskusja po każdym meczu i po mundialu. Na to przyjdzie, przecież tego czasu nie zabraknie na te podsumowanie, ale wydaje mi się, że skoro już jest taka, już drużyna wyjeżdża na mundial, to jest ten czas, żeby można było trochę z tym wszystkim przystopować. Aha, czyli w ten sposób, no to już naprawdę ostatnie pytanie, bo ja zerkam na czat, na to, co słuchacze mówią i słuchacze tutaj dyskutują o meczu Pucharu Polski. Nie wiem, czy trener oglądał pana byłej drużyny, notabene Sandecja Nowy Sącz grała ze Śląskiem Wrocław. Wie pan pewnie, o co już chcę zapytać. No dla mnie była to sytuacja niespotykana, bo oglądałem ten mecz, oglądałem tę dogrywkę i karne. No i w pewnym momencie drużyna, gdyby ktoś nie wiedział, Sandecji zeszła z boiska, zapanowała pełna konsternacja, nawet sędziowie chyba nie wiedzieli do końca, no, o co chodzi. No okazało się, że drużyna Sandecji zeszła z boiska, bo wobec jednego piłkarza rzucano jakieś rasistowskie okrzyki kibicy Śląska, którzy siedzieli za tą bramką, na którą strzelano rzuty karne. No i co trener o tym sądzi? Czy to było sportowe zachowanie Sandecji? Czy to, no, przypomnę, że Sandecja przegrywała 0-2 i raczej miała już małe szanse. Ja tutaj tak patrzę na to, też oglądałem tylko te urywki, tam gdzieś słyszałem te okrzyki, nie oglądałem meczu, ale ten scenariusz też mi się nie podobał, że zeszli z boiska, powinni do końca, wiadomo, nie strzelili karnych. Gdzieś coś tutaj ktoś zadecydował i chyba nie zdaje sobie, nie wiem, czy ten kapitan Sandecji, czy ktoś tam inny, który podjął taką decyzję, że no w wielu sytuacjach i meczach są gorsze sytuacje i nie można tego brać też tak od siebie. No zawodnik musi te pewne rzeczy, co tam gdzieś z otoczenia wpływają, trochę odrzucić od siebie i chcieć odrzucić. A to jest takie alibi, które ja rozumiem, że nie wolno, że ale chyba nie było aż tak przekroczonych tych wszystkich granic, żeby zachować się w ten sposób. No nie pamiętam w historii, żeby tak się zdarzyło dawno i tutaj na pewno nie rozstrzygnę tego tematu, ale uważam, że nie powinno. Ale pan by się nie zdecydował na to, żeby drużyna zeszła, bo piłkarz przyszedł i powiedział, ale wie pan, tutaj krzyczą, od Żydzewiaków mnie wyzywają, to co, to schodzimy dobrze, z boiska? To panie coś powiedział, że w meczach czy Ligi Mistrzów, czy innych ważniejszych, mocniejszych meczach były gorsze sytuacje i zawodnik musi wytrzymać ciśnienie i też jak gdyby od tego są też odpowiednie, są delegaci, są inne instancje i też mogą na to zareagować, ale zawodnik musi do końca tutaj no, stanąć na wysokości zadania. No to taka trochę słabość wyszła. Akurat znam tego zawodnika i tego kapitana i nie wierzę w dobre intencje tej decyzji. No czyli troszeczkę było takie cwaniakowanie, liczenie na to, że może Sandecja dostanie na przykład walkovera, czyli takie mało sportowe zachowanie, jak gdzieś kombinowanie. Ja pracowałem w Sandecji i zrobiliśmy awans z tym zespołem, ale też nie jak pracowałem w Sandecji, to im powiedziałem na dzień dobry, jak zaczęliśmy pracę, że pamiętam, jak nie przyjechali na Widzew i wymyślili sobie walkover, no bo miało im to dać nie wiem co. No tak, faktycznie było coś takiego. Pamiętam, czy nie, bo wiem że mogli spokojnie przyjechać, ale wykorzystali też ten moment i to nie było fajne, a to powiedziałem na dzień dobry, zaczynając tam pracę jako widzowiek. No tak, no to dziękujemy, ale to takie są słabe zagrywki. Panie trenerze, bardzo dziękujemy. Raz jeszcze przepraszamy za to, że mieliśmy te połączenie, problemy z połączeniem techniczne i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy się słyszeć na antenie Radia Widzew. Miło, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie. To my dziękujemy bardzo. Bardzo. To był trener Radosław Mroczkowski. Nagadałem się z trenerem. Teraz Jacku, już chyba czas dla ciebie na konkursy, na bardziej żenujące wystąpienia. No a tu ciekawe było, co trener powiedział o Sandecji i rzeczywiście nie wiem, czy Jacek pamiętasz, bo była taka sytuacja, była, że Sandecja nie chciała tak przyjechać. Więc widzę, że to jest taka specyfika tego klubu. Nie wiem, czy znasz temat, bo zadałem pytanie, bo widzę, że dyskusja na czacie. No teraz chodzi bardziej o ten transparent ruchu chyba.
Aha, no ale to mi się skojarzyło z Sandecją, bo nie zdążyłem przeczytać, nie wiem co było na transparencie. Widziałem wczoraj na transparencie Zagłębia Lubin, że oni mają też swoje problemy. Transparent był jakiś taki, że co KGHM zrobi z waszym klubem, czy patrzycie, bo piłkarze coś tam, tylko sens był taki, że pieniądze się zgadzają, KGHM płaci, a wy macie w nosie Zagłębie Lubin i pytanie było do zarządu KGHM, co sądzicie, co zrobicie z waszym klubem, to waszym mnie troszeczkę zdziwiło. Ja uważam, że KGHM w ogóle nie powinien sponsorować ani Zagłębia Lubin, ani żadnego innego klubu, bo może ligę sponsorować. No uważam, tak, ale KGHM... teraz Raków Częstochowa jest przez Tauron, czyli jest dokładnie ta sama tak. sytuacja. No, nie do końca, już... Jacku, dlatego że Tauron jest sponsorem, dał 4 miliony dla Rakowa, natomiast KGHM wali dużo większe pieniądze. Jest właścicielem, no wiem o co ci chodzi. Jest właścicielem, tak samo jak pamiętasz, prawie właścicielem Bełchatowa było PGE. No i uważam, że polska piłka jest chora, bo nie można w ten sposób, wiesz, finansować klubów. Ale to zostawmy to. Jacek Dziworski, teraz nastąpi wprowadzenie do konkursu dźwiękowego. Jacek już się przygotowuje. Przepraszam, Jacku, bo był już chyba raz ten dźwięk. Tak, raz jakiś... podaliśmy tutaj, próbowałem i zamaskować co? Naszą indolencję techniczną. Była jedna niepoprawna odpowiedź. Nie, nie jest to dźwięk otwieranego okna pociągu. Jest to zupełnie co innego. Także to zaprezentuj, ja się skoncentruję. Teraz ja pierwszy raz usłyszę. Dobra, to nie gadaj przez chwilę. Uwaga, przedstawiam dźwięk. Uwaga. To ma być Dawid, łatwe twoim zdaniem? Tak, to jest bardzo łatwe moim zdaniem. Dawid tutaj też mówił, że jest to dźwięk odbierania telefonu w kieszeni. Nie, nie jest to dźwięk odbierania telefonu w kieszeni. Nie jest to też suszenie włosów suszarką Tompu RDG. Wiesz zresztą, że ja moje bujne włosy nie wymagają aż takiego prostego suszenia. Z Tomkiem się mieliśmy okazję spotkać. Bardzo w ogóle było to tak fajnie, sympatycznie, jak żeśmy się wszyscy spotkali w tym pubie. Darek z Bielska Białej, którego też... O w ogóle, Darek z Bielska Białej mi swoją fizycznością zdziwił. Ja myślałem, że to będzie taki zakapior gdzieś z tamtych rejonów, a to taki grzeczny z fizjonami człowiek był. No dlaczego myślałeś, że z tamtych rejonów to co tam jakieś zakapiory są? Ja bywałem w Bielsku Białym. A to Darek po prostu taki zacny wygląd. Zacny wygląd. Grzeczny. Tramwaj Sosnowca do Katowic, Dawid Godziek. No nie, nie jest to... Ktoś pisał, że pociąg. Nie, nie jest to... Uwaga, powtórzę może ten dźwięk. Uwaga, skupiamy się. Zdanowska wyrzucana z dachu. Jak to był ten dźwięk? Bugi napisał, że to jest prezydent Zdanowska wyrzucona z dachu bloku Manhattanu z parasolką na parasolce. Czy to jest Hanna Zdanowska? Ciekawe, ale nie. Nie. Jazda na dziurawej oponie, Dary. Nie, ale... No, ale tak się tak zawahałeś tak, tutaj, ale się czyli tak coś zawahało. Blisko. Samochód jedzie po łódzkich dziurawych ulicach. Tomasz Tracz, kto dał pierwszy? Marek czy Tomasz Tracz? No to jest odpowiedź, której się spodziewa. Nie, jednak Marek, tu muszę uznać wyższość. Marek był pierwszy. Tak, jest to samochód jadący po dziurowych łódzkich drogach. To dokładnie, nie wiem czy pamiętasz, pisaliśmy ze sobą i ja powiedziałem ci, że właśnie wpadłem na pomysł nagrania i muszę wyjść. I właśnie wyszedłem, z tatą się przejechałem po łódzkich drogach i rzeczywiście jest to... Ale zaraz, ustalmy pewne fakty, bo coś tak. tutaj szwindlem pachnie. Kiedy wróciłeś do Irlandii? Tydzień temu. A to tydzień temu pisaliśmy się? A my żeśmy się pisali. Żeśmy pisali się wtedy akurat. Ja powiedziałem, że wychodzę i to jest akurat droga na Młynek z Olechowa, jak się jedzie. Rzeczywiście chodziło mi o odpowiedź dokładnie. Jest to jazda samochodem po dziurawych łódzkich drogach. Przedstawię to jeszcze raz. Tak,
to pięknie tutaj, Marku, prosimy dać jakieś namiary do nas. Fanfary. Fanfary, bo nie mam żadnych tych, ale damy to. O, nie przygotowałem się. To zawsze jest dobre. Śląska, Bugi, tak, to jest koło Śląskiej. Dokładnie już na Młynek, jak się zjeżdża. Także blisko, ale tu Marku, daj jakieś... daj nam jakieś namiary na siebie, voucher 50-złotowy, bądź do Serca Łodzi, bądź do sklepu oficjalnego dostaniesz prędzej czy później, raczej później niż prędzej, ale coś ogarniemy, spokojnie. Tym razem na meczu będę wcześniej, będę już w maju, także najpóźniej w maju dostaniesz voucher, nie ma sprawy. Ale nie, słuchajcie, ja to jestem pod wrażeniem, bo ja bym nie wpadł na to, ale powiedz, jaka była technika nagrania, to znaczy telefon był wystawiony, tudzież mikrofon lepiej brzmi w radiu, mikrofon był wystawiony przez okno, czy gdzie był przestawiony mikrofon? No nie, zaawansowane urządzenie nagrywające było zamontowane w dolnej części samochodu prowadzonego przez wytrawnego kierowcę, no, z prawie 50-letnim doświadczeniem. Chciałbym jednak zauważyć, że no, narażałem swoje życie, żeby to nagrać, no ale czegoś nie robi dla radia. O, przepraszam, ale tutaj pojawiły się pewne kontrowersje na czacie, ponieważ Tomasz Tracz twierdzi, tak, że był pierwszy i żebyś zobaczył wcześniej, więc dobra, zobacz już patrzę. Wcześniej. No właśnie mi się wydawało, że Tomek był właśnie później delikatnie. Tomasz Tracz, łódzka droga z lewym wahaczem do wymiany w Cinquecento. No... to jest... Czy to można uznać? No ja bym to uznał też, ale tutaj Marek też wcześniej pisał, że samochód jedzie po łódzkich dziurach. No dzisiaj jest, jak słyszycie, dzisiaj audycja jest wybitnie, poza rozmową z trenerem Mroczkowskim, wybitnie techniczna. Najpierw nie mogliśmy się połączyć i dumaliśmy, co z tym zrobić. Dumał Jacek, dumał Piotr. Znaczy nie, ja może Tomasza Trasza tutaj zdyskwalifikuję, bo on wygrał ostatnio, swój voucher odebrał. Ale Hanna, nie, i nawet... po prostu... nie ja protestuję. Gratuluję Markowi, ale no nie możesz dyskwalifikować, dlatego że ktoś to wygrał może, już. To może to Tomaszowi... skontaktujemy się z naszym działem prawnym i w następnej audycji przekażemy informację. Ale co to Tomek Tracz pierwszy, tak? No można by właściwie... No ale nie mogę tego uznać. Nie, no Cinquecento. Cinquecento tak nie brzmi. Ja jako posiadacz były Cinquecento czuję się obrażony. Cinquecento zrwany. Przyczepił się tutaj wahaczem, do zupełnie detalu. Inaczej jednak brzmi, no. No to bądźmy. Dobra, to ja mam rozstrzygający konkurs. Rozstrzygające to kto dla Marka i dla Tomka, ponieważ nie chciałbym, żeby ktoś z was był pokrzywdzony. Jacek pewnie też nie, chociaż Jacek by chciał, ale nieważne. To może ustalmy, Jacek, jak się zgodzisz, z jakiego marki samochodu był nagrywany ten dźwięk. Może być, Jacek, coś takiego? Tak, mogę podpowiedzieć, że jest to samochód nie, nie, marka. Nie podpowiadaj, na razie nie podpowiadaj, nie, dlaczego? Bo mamy dobry. To jest samochód marka. Tyle mogę powiedzieć. Aha, osobowy, tak? To też można tak podpowiedzieć. Nie? Dobrze, to słuchajcie, Tomku i Izak, jak inni chcą się bawić, to niech się też bawią. Natomiast Tomek i Marek niech napiszą, jakiej marki samochód to był, który przemieszczał się po łódzkich drogach i z którego to nasz znakomity redaktor Wielebny nagrywał dźwięk, nasz latający reporter. I wtedy... Marek, wypijem zdrowie i będziemy, moje zdrowie kwita. Dobrze, no ale mimo wszystko okej, gdybyście zgadli, to zobaczymy. Tomek Tracz pisze, że Opel Astra. No niestety nie jest to Opel Astra. Dobrze, no to Marek ma większe szanse teraz, bo wie, że już nie jest Opel Astra, próbujcie. Nie, nie jest to kombi. Jaki mamy plan audycji? Kombi to jest zespół, ale przez dwa i teraz. Ale właśnie, ale teraz właśnie jest kombi i później jeszcze miało się pojawić o kombi. To jest kombi łosowski. To nie jest duży wiatr, to nie jest Zaporożec. A propos Skoda Zaporożca, Fabia. W liceum w roku, to był rok pański 95, kolega, tutaj zakupiliśmy z kolegą właśnie samochód marki Zaporożec. To była niezapomniana przygoda. Zaporożec jaki to działał był produkcji, bo ja nie pamiętam, to rosyjski. Zaporożec był rosyjski, tak. Ale jest pamiętam, jak wyglądał, miał takie wiewy miał z tyłu, tak, czy jak to się nazywało. No właśnie. A jak jeździł? Jeździł do przodu ledwo. Dużo dymu wypuszczał i nie trzeba było go zamykać, bo i tak go nikt nie mógł ukraść. A palił ile, pamiętasz? Nie, nie pamiętasz. O matko, straszne. To było z 25 litrów. Czy coś to były w ogóle... To ile on miał silnik 5.0? Nie pamiętam, ale to było... Coś to jak kombajn to paliło. A to mały samochodzik był taki przecież. Nieduży taki wielkości. Troszeczkę tak mniej więcej z syreny.
powiedzmy trochę większy, no, ale bardziej, to był Zaporożec, więc to był samochód przystosowany do przerobienia szybkiego na czołg, tak, że wiesz. No tak, dobrze. Czy my mamy jakiś plan na teraz? Czy nie wiem, dzwonimy do kogoś spontanicznie? Ja chciałem jeszcze porozmawiać z tobą o paru rzeczach. Tu mam wypisane na moich... Czy linia będzie otwarta, telefoniczna? Tak, otworzymy także linię. Szczególnie, że nie ma Zizu, więc spokojnie będziemy można otworzyć linię. Co bym tutaj chciał powiedzieć? Czarna Wołga, to nie była Czarna Wołga. Trabant? Teściowy? Nie, też nie Trabant. To teściowe Toyota. Zawieszenie się odezwało. Toyota także to nie była. Kurczę, to co za samochód? Te same znane marki i to syrenka. No to był samochód marka, tak jak powtarzałem. No samochód marka. W Wartburg. A mój tata to marka. Nie, to nie był Wartburg. To teściowej zawieszenie się odezwało, napisał Tomasz Tracz. No właśnie, nie. Ty musisz teściową kiedyś nagrać, jakieś dźwięki, jakie wydaje. Dobrze, coś przy goleniu. No, zależy czego. Tak. Nissan, to nie jest Nissan. Volkswagen. Volkswagen, Opel, nie. Karus. Właśnie, kto pamięta? Czy Ikarusy jeszcze w Łodzi jeżdżą? Tu mam takie pytanie do łodzian, bo ja nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi, bo jeździłem tylko tramwajami. Szanowny Michale, Waldi, Strzelba, miały być rozmowy TS, a to totalnie swobodne? Nie wiem, czy to o to chodzi. Nie wiem, jakie totalnie swobodne, ale okej. Okay. Dobrze, Jacku, mów, co tam chcesz, a ja się zastanowię. To o czym się będzie zastanowić? Dobra, nieważne. Chciałbym mówię, się masz coś. Aha, tak. To po meczu z Zagłębiem Lubin, gdzie wielu znakomitych naszych słuchaczy miałem osobiście zaszczyt poznać, część członków Radia Widzew też miałem okazję spotkać. Bardzo zaraz fajne to było spotkanie. No, jednego członka i kolegów z radia. Bardzo to było miłe spotkanie, sympatyczne. Mówiłeś mi co innego prywatnie. Ale to, co my mu sobie prywatnie opowiadamy, to niech zostanie między nami. W każdym bądź razie, dzień później pojechałem, przepraszam, nie, to było po Miedzi Legnica, nie, na Miedzi byłem sam, czy tak, to dzień później było. Wszystko jedno, po jednym z meczów, na których miałem okazję być, pojechałem do szwagra odebrać dzieci i miałem okazję być na, słuchajcie, no w Łodzi jest fajnie, tak? To jest przyjemne mecze, dużo się dzieje. Ale dzień później po meczu z Miedzią miałem okazję być na meczu GKS-u Łokietek Brześć Kujawski. Szósta liga, rewelacja. Po prostu ja rozumiem, nie wiem czy znasz taki kanał, dosyć jest popularny, Kartofliska. I tam tak. Pan jeździ po ósmych ligach i tak dalej. Ja rozumiem dlaczego on jeździ. Tak, takich emocji, takich przeżyć kibicowskich nigdzie się nie da doświadczyć jak wszyscy. Wspaniałe to było, wspaniałe. Nie pamiętam niestety w tym momencie, oni grali z drużyną bodajże start stawki chyba, oprawy w ogóle na trybunach, tłumy, tam było z dobre 600 osób, oprawy, pirotechnika, ultraska, chuliganka, wszystko w okolicach 4 osób to się działo, te wszystkie rzeczy, ale rewelacja, ja byłem pod wielkim wrażeniem, zastępy poli... To było wspaniałe, naprawdę. Czyli dowiedzieliśmy się tutaj między innymi cenną informację Jacek przekazał, że w okolicach 4 osób, czyli nie potrafi do 4 zliczyć, ale tak mu się wydaje, że wiesz to... co, ale o to chodzi, że niektóre tam podejrzewam, że było 6 osób, tylko dwie były już w mocnym parterze. Rozumiem. I to tak ciężko było zliczyć. Meczach też. Tak. Ja na Anfrel Nowa Wieś czasami zaglądam, to jest blisko Pruszkowa, jeszcze bliżej Komorowa i tam też różne rzeczy się dzieją. Natomiast nawiązując do meczu z Koroną, rewelacja. Mogę powiedzieć nazwiska tego arbitra, co niektórzy się domyślą, no ale nie ma dowodów, bo ów arbiter jest, bo chciałem, żebyśmy może do niego zadzwonili, no ale już jest w Katarze, prowadził mecz sparingowy z kimś tam, no nieważne, no i mają arbitra,
arbitrz zakaz absolutny udzielania się w mediach w czasie trwania mistrzostw i od momentu, kiedy już tam w tym Katarze się znajdą. No ale ten sędzia napisał, może to i dobrze, że nie może w radiu teraz mówić, bo karny dla korony niesłuszny i znowu bym musiał kombinować, jak to powiedzieć, więc kto słucha Radia Widzew, to wie, jaki to sędzia, no więc nie ma wątpliwości, że sędzia Sylwestrzak jest kaloszem, a nie sędzią, skoro inni sędziowie tak myślą, no ale sędzia jest ten, co tak napisał, z Warszawy, więc porządny chłop przynajmniej. A Sylwestrzak nie Wrocławia, nie. Z Wrocławia. A, z Wrocławia jest Sylwestrzak, no tak. Tak. Jakiś był u nas taki zawodnik, Sylwestrzak, w czasach minionych. Tak, właśnie mi się coś kojarzy. Radosław. Czy to były czasy słusznie minione, jak się mówi? No, o innych czasach, w innym kontekście, twoim zdaniem, czy niesłusznie? No, chodzi mi o te niższe ligi. Czy to słusznie minione, czy niesłusznie? Czy jakiś sentyment masz do tych niższych? Nie ma żadnego, nie ma żadnego sentymentu. Mam nadzieję, że to nigdy nie wróci. Nie. Już nigdy więcej. Nigdy więcej. Tak. Dobrze. Ja miałem, wiesz, w ogóle miałem jakieś sporo tematów, bo muszę wam powiedzieć, że czasami jak mi jakieś tematy przychodzą do głowy, generalnie to improwizujemy, natomiast miałem sporo tematów, które sobie zapisałem ładnie w zeszycie w kratkę. No ale jak to z reguły bywa, piszę tak, że wszystko naraz i parę pytań było do trenera Mroczkowskiego i parę tutaj tematów na pomysł na audycję, no i w związku z tym nic nie mogę już teraz rozczytać, natomiast mogę się przyznać, Jacku, że te problemy techniczne z trenerem Mroczkowskim trochę mnie kompletnie rozwaliły, nie potrafię dojść do siebie i chyba niedziela to nie jest najlepszy temat na rozmowę, dzień na rozmowy totalnie swobodne, bo w ubiegłą, jak już wspominałem, mieliśmy jakieś problemy. I mam pytanie do ciebie, ponieważ my tak się kontaktujemy przez media, czy w przyszły piątek rozmowy wracają na swoje miejsce? Ale się jak najbardziej, oczywiście. Aha. Oczywiście już jesteśmy w ramówkę wpisani. I będzie konkurs, tak? Będzie konkurs, tak. Mam już pewien pomysł. Tak. I więcej nie powiem, bo byłoby to zbyt duże ułatwienie. Pomysł będzie nagrywany już w Irlandii, jak nie mam. Tak, tak. Już będzie nagrywany w Irlandii. Będzie to konkurs dźwiękowy o zabarwieniu artystycznym. Także. A oglądałeś Turbo Kozaka, bo tam tak, nasz zawodnik liderem został. No i bardzo dobrze, bardzo ładnie wykonywał tutaj sztuczki, kopał z lewej, z prawej, od góry, od dołu, przodem, tyłem, zawiązanymi oczami. No wszechstronny jest to zawodnik. No i mam nadzieję, że nie będzie sprzedany za jakieś marne, bodajże się wspominało o 400 tysiącach. 500 tysięcy się wspominało. Euro. Nie, wspominało się 400 tysięcy. Zależy, o której godzinie słyszałeś. O właściwej. Tomek Tracz się pyta, czy teściowa wie o konkursie. Pewnie na to, czy ją będziesz nagrywał. To znaczy, tu jest taka śmieszna sytuacja, bo pół rodziny już o tym wie, teściowa jeszcze nie. Sędzia Sylwestrzak jest po magisterium fryzjerskim, Paweł Radogość pisze. No tak, to rzeczy to ewidentnie. Ale nie, słuchaj, naprawdę jest coś z tymi sędziami, z tym sędziowaniem. I tak zauważyłem, nie to, że jestem kibicem Widzewa, ale sporo przeciwko nam sędziują, więc tak. Nie wydaje mi się, żebym miał jakieś, wiesz, uprzedzenia. Znaczy, wczoraj mnie zaciekawiła w ogóle wypowiedź. Były dwie fajne rzeczy powiedziane. Pierwsza to była wypowiedź pana niejakiego naszego niedoszłego Śpiączki, który w przerwie stwierdził, że na pewno będzie miał jedną okazję i postara się ją wykonać. Jest przekonany, że będzie miał jedną. I później było drugie, jak on już wykonał rzut karny, żeśmy tą piłkę wybili, komentatorzy przypomnieli taki ciekawy fakt, że był to rzut karny numer 10 podyktowany ku uciesze Korony Kielce. A, no proszę, to zupełnie no bardzo często faulują tych piłkarzy z Korony. Wydaje, że... Takie owieczki, nie? Kiedyś Korona była taka twarda, a teraz proszę, jacy są. Ale Śpiączka miałem, muszę powiedzieć, że miałem to nie po chrześcijańsku, ale miałem takie niechrześcijańskie uczucie radości, jak mnie strzelił, bo to piłkarz, który był na celowniku, jak to się ładnie mówi, Widzewa, no ale szczęśliwie sam się odstrzelił, bo zażądał takiej kwoty, z tego co pamiętam, 90 tysięcy złotych chciał miesięcznie i tutaj prezes Widzewa mu powiedział, pewnie nie tak jak ja powiem, żeby się rozpędził i walnął głową o ścianę, no ale zrobił prezes słusznie, bo widzimy jak Śpiączka bryluje. A to wczoraj przywalił w ścianę, co prawda nie z głowy, a z pięści, po zejściu z boiska, gdy go zmienili tam w 70 minucie, ze złością
przy pomocy pięści wyprowadził cios w pleksę oddzielającą budkę tam tych rezerwowych korony od tunelu. Taki nerwowy pisze... był. Tomasz Listkiewicz, nie wiem o co ci chodzi, Michał z Tomaszem Listkiewiczem. W każdym razie, a propos tego kopnięcia pana Śpiączki, no ale nie popadł w śpiączkę, bo w śpiączkę popadł, kiedy strzelał rzut karny, wykonywał. To tak pytanie do ciebie, bo teraz jest pełno kamer. Kamery towarzyszą piłkarzom, trenerom, sędziom, piłkarzom, no słyszałem, jest sędziowie. Serial jest serial Piłkarze, gdzieś Kanal Plus teraz awizował. Nie oglądam za bardzo, ale pytanie do ciebie, Jacku, jako do osoby inteligentnej. Uwaga, teraz wyszedł cały Nibarski, niby uprzejmy, a tak naprawdę hipokryta. Błah, aż się dobrze poczułem. Możesz pytanie zadać, który cię skompromituje. Nie, ja to rozumiem. Nie, 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 słuchaj, dawaj, tak, strzelę, poważnie, dawaj, tak, już, tak poważnie pytam i ciebie, i słuchaczy, bo tak jak oglądam te wszystkie takie dokumenty niby, no to się tak zastanawiam, kulisy, o na przykład, ile, na ile te zachowania piłkarzy, bohaterów powiedzmy, tych występów są naturalne, a na ile no, wynikają z tego, że widzą kamerę. Ja akurat uważam, że coraz mniej wierzę, wiesz, coraz mniej wierzę tym tak zwanym dokumentom. One coraz bardziej mi przypominają seriale typu Dlaczego ja? Czyli coś, co udaje dokument, a nie jest dokumentem. I takie mam wrażenie, że, znaczy nie mam wrażenia, tylko wiem, że no, jak człowiek widzi kamerę, no to się naturalnie nie zachowuje, szczególnie rozśmieszają mnie sytuacje, gdzie kamera najeżdża na ławkę rezerwowych i tam drużynie nie idzie. Nie mówię, że to jest widzew, ale jakiejś tam drużynie wtedy zobaczy kątem oka piłkarz, że jest kamera i chowa dłonie w dłoniach, głowę w dłoniach i tak dalej. Czy ty wierzysz w spontaniczność takich akcji? Bo mnie się wydaje, że to jest coraz bardziej sztuczny świat. To znaczy, kto ich... Był na dniach reportaż o Bartku Pawłowskim, Dzień Życia Pawłowskiego. Też oglądałem, tak, bardzo tak. Naturalny też. No i tam właśnie Pawłowski powiedział, że jak był podłączony do tego mikrofonu, no to przyznał się, że nie zachowywał się do końca tak, jak chciał. I wymknęło mu się dwa razy tylko zapomniał, że nie ma mikrofonu, także no z natą naturalność. A to tego nie słyszałem, widzisz, oglądałem mnie takie... niedokładnie. Scena Dobra, w ogrodzie. Po tym, jak grał z synem, tam właśnie był taki tekst, powiedział właśnie o tym, że dwa razy mu się zapomniało, że ma mikrofon, czyli nie mam, żebyś te pamiętał. No tak, no bo to jest takie, wiesz, no i tak właśnie robią serial sędziowie, piłkarze i wtedy każdy się naturalnie zachowuje. Jak wiesz, że biegasz z mikrofonem i to cię nagrywają, to nie wiem, czy to też jest mądre z drugiej strony, bo moim zdaniem piłkarz wychodzi na boisko, ma myśleć tylko o graniu w piłkę, a nie, że tam jakieś ma mikrofony, no ale żyjemy w takich czasach, ale a propos tego filmiku Pawłowskiego, pytanie do ciebie, pytanie do słuchaczy, łodzian i ludzi spod Łodzi, bo to może będzie też cenne pytanie, znaczy cenne, dobre dla nich pytanie, bo może będą wiedzieć. Najpierw z tym pytaniem zwracam się do współprowadzącego tę audycję, uroczego Jacka Dziworskiego i jego człowiek, który uroku nabrał od niejakiej pani Renaty. Drogi Jacku, kiedy oglądałem... Jak ksiądz na kazaniu, kiedy oglądałem... To właśnie mi się przysnęło, no. Kiedy oglądałem ten materiał, to ja tak przysiąkam trochę łodzianami niektórymi i oni zawsze się, jak mamy te audycje z piłkarzami byłymi, to zawsze są pytania takie, a zapytaj się, gdzie mieszkał wtedy w Łodzi. No i właśnie, gdzie, jakie okolice były, w których przebywał Bartłomiej Pawłowski, to znaczy... Próbowałem ustalić z kolegą, ale nie udało się, gdzie mieszka Bartek Pawłowski. Były różne no to jakieś... Tutaj gdzieś... dwie rzeczy ci powiem, bo jeśli chodzi o samo pytanie to główne, to odniosę się do niego, albo nie, najpierw się odniosę. Mi się wydaje, że on jechał w stronę wylotu Starego na Warszawę, czyli Strykowska... Czyli Stryków, mnie też się tak wydaje, ale ja tylko ten wylot znam dobrze. Tak mi się wydaje, że to były tamte rejony, aczkolwiek, ale co innego. Mnie bardziej ucieszyła osobiście scena odbierania syna z przedszkola, bo się okazało, bo przedszkole... Metropolis jest to przedszkole, czy nie? Znaczy to jest dokładnie parking, gdzie wsiadał, to jest naprzeciwko, jak to się nazywa? Nie Metropolis, to się, jak to się nazywa? Nie Metropolis, nie tylko... No tam był ten...
Monopolis, o, bo tam były a zakłady Monopolis, monopolowe. Mi się ciągle myli, Monopolis. Ci to były właśnie rejony ulicy Zbiorczej, mojej ulicy rodzinnej. Ciekawe, czy też chodzi do tego samego przedszkola na przykład, bo tam obok jest przedszkole, do którego ja uczęszczałem. Do tego samego monopolowego chodzi, co ty gdzieś. Tak, tak, tak. I to było tak miło, bo właśnie dziecko w moich rejonach starych, na Starym Widzewie przesiąka Widzewskością. Tomek Radogosz pisze, że to Widzew Wschód był chyba, ale nie wiem, czy to się odnosi do Szynkowiaka, który mieszkał na Składowej, a Składowa jest na Widzewie Wschodzie? Składowa, bo Tomek Tracz pisze o nie, Składowa to jest przecież, zaraz, moment, znaczy ja muszę się przyznać, że u mnie się pamięć już zaciera niektórych ulic, ale Składowa, z tego co pamiętam, to była przy Dworcu Fabrycznym. Ja to w ogóle nie wiem, natomiast tak. Tam był Łódzki Polmos, to pamiętam. Łódzki i Polmos, Monopolis, tak, ale Monopolis, ja zawsze mi się, Ruch Marszałków, to mi się z filmem myli, Metropolis. Tak, ruch Piłsudskiego i Śmigłego Rydza, Ruch Marszałków. Tam obok moja szkoła podstawowa numer 4 i właśnie tam, gdzie Bartek wsiadał do samochodu, odbierając chłopaka z przedszkola, to właśnie moje rejony stare. Czyli na razie nie wiemy, ale to wyjście jest takie, że kiedyś trzeba zaprosić Bartka do Radia Widzew i się go zapytać, którym może będzie chciał mieszkać. Na tym filmie Bartek Pawłowski jawi się jako człowiek otwarty, bo nawet mówi, że tam ludzie do niego piszą na Instagramie czy gdzieś i on zawsze może się umówić, jak ktoś chce autograf czy zdjęcie i tam się spotkać. To miłe, nie wiem, czy taki naprawdę jest Bartek Pawłowski, czy to na potrzeby filmu. No chyba taki jest, bo w Radiu Widzew też kiedyś był jeszcze, jak gra w Turcji, pamiętam, był COVID i Maciek Wojciechowski z nim rozmawiał i pisał do mnie, czy mam jakieś pytania do Bartka, więc mu napisałem, stary, jestem na spacerze, radź sobie sam, nie będę ci pomagał, bo ja taki jestem generalnie, taka świnia z Warszawy. A tak a propos jeszcze ulicy Składowej, czy ktoś ze słuchaczy pamięta lokal gastronomiczno-muzyczny na Składowej? To był taki lokal, tam się słuchało muzyki punkowej, muzyki gotyckiej starej, bardzo niezależnej. Taki mało kibicowski, ale bardzo fajny, dobrze tylko wspominam, właśnie na ulicy Składowej. No tak, może ktoś bywał, może ktoś bywał. To się mówiło zawsze, że w pub na Składowej. No. Bardzo, bardzo fajny lokal stary. No ja nie bywałem, ale bywały takie... Oj, podobałoby ci się, to takie nasze klimaty. To znaczy kot, ale wiesz, to goci to są teraz różni ludzie, nie znam tych zespołów, oglądam czasami... Taki gdzieś na YouTubie jest jakaś Woman in Gorset, chyba się nazywa Korset, kobieta w gorsecie. Jakiś blog prowadzi i co roku robią relacje z Bolkowa. Takie tak. Średnie. Natomiast. Znaczy średnie relacje u Bolków, bardzo dobrze wspominam. Tak, relacje średnie, moim zdaniem, chociaż może, no nie będę się czepiał. Kolca trzeba by się zapytać. Kolec. A Kolec bywa, tak? O, natomiast, Kolec to jest historia Bolkowa. Aha, natomiast po prostu większość tych zespołów nie kojarzy, bo ja jak kojarzę takie zespoły gotyckie, co jak to kiedyś się nazywało, to wiesz, to dla mnie to jest Bauhaus, Clan of Zymox i tego typu rzeczy, Sisters of Mercy, a tutaj mnóstwo jest jakichś nowych, ale takie wydają mi się trochę nieciekawe te zespoły. Nie, no ja raczej też starzyźnie zostaję, ale no fajnie, tak mi się przypomniało, jeśli chodzi o Składową. Ja na przykład pamiętam tam imprezy gotyckie, gdzie miałem w czasie swojego epizodu w teatrze dostałem na jakimś przedstawieniu sutannę i w tej sutannie się chodziło na imprezę. No to tak a propos się skojarzyło mi się. No tak, no to na taką sutannę, na taką imprezę to, ale Łódź kiedyś w ogóle słynęła z takich imprez, depoteki tam były jakieś popularne, ja nigdy nie lubiłem tego. Depoteki na Manhattanie, a też naprzeciwko tego dworca Kaliskiego. Nie pamiętam jak ten taki wielki klub jest, nie Dekompresja to się nazywało? Może, nie wiem. Znana nazwa mi, bo dużo ludzi tam chodziło z Łodzi. A ktoś chyba pamięta Krąg w Łodzi? No ja pamiętam Krąg w Łodzi. Krąg? Krąg? Nie będę. To jest mój autorski. Przepraszam bardzo. Krąg to jest mój autorski pomysł. I tutaj się przyczyniłem do rozwoju. Tam sklep rowerowy teraz jest. Teraz jest sklep rowerowy. No nie, no w Kręgu prowadziłem drużynę dartową. No i tam, że tak powiem, no pomagałem w rozkręcaniu imprez, także tam sporo imprez z pani Ani, właścicielce, Rafałowi, synowi, pozdrawiam, jak słuchają, może słuchają, pewnie. Bardzo dobrze wspominam, także to był taki mój trochę drugi dom krąg, także rodzinnie. To ja tam byłem chyba raz czy dwa tylko. Raz chyba, czy dwa razy byłeś możliwe, tak, bo inaczej by się nie Ja raczej częściej bywałem,
Nie bym wpuścili, na chama bym wszedł. O, dobrze, no to skończ myśl, a później ja powiem. Nie, ja nie miałem żadnej myśli, tylko tak nie udawałem, bo jak nie mam nic do powiedzenia, to tak robię takie pauzy i wtedy się wydaje, że dobrze się umówiliśmy, że jak nie będę miał nic do powiedzenia, to będę się zawieszał. No dobrze, to teraz tak, po meczu z Zagłębiem, z Piotrkiem Rodziewiczem, stojąc przy barze w sercu Łodzi, mieliśmy rozkminę, nie mogliśmy sobie przypomnieć, bo wiadomo, że stare puby, czyli było na Józefa, lokal, z Piekiełko, tak, Darek prowadził, tak, świętej pamięci. I teraz tam tak, na schodkach był. Tak, jak się nazywał lokal niedaleko, naprzeciwko basenu Anilany? Szło się do Anilany, skręcało się w uliczkę w lewo. Tam pamiętam, że kiedyś Lech Poznań nam wjechał bardzo mocno. Czy kto pamięta, jak się nazywał ten lokal? Bo nie mogliśmy sobie przypomnieć, pytaliśmy się wielu osób, którzy też przy barze wtedy były, jakoś sobie nie mogliśmy przypomnieć nazwy tego lokalu, a tam też początki Utraski Widzewskiej, no tam się tworzyły. No może ktoś pamięta. Naprzeciwko stadionu Anilany. Oj, chyba byłeś tam, mi się wydaje, kiedyś. Naprzeciwko stadionu, no ale to może nie, ja naprzeciwko pamiętam. Basenu, czyli wychodzi ze stadionu, tam jest ten park. No. Nie? No. I tym parkiem, czyli w stronę Anilany, w stronę się szło, w stronę basenu i naprzeciwko właściwie wejścia do basenu się wchodziło się w taką małą uliczkę w lewo i był taki pub w takim, w barakowozie, takim przybudówce, o mniej więcej coś takiego. No ja nie pamiętam, jaka to była nazwa. Zmieniała się Łódź, zmieniają się puby, etc., etc. Pytanie do ciebie, czy kończymy? Tomasz Tracz, to nie Kryształowa, inaczej się to nazywało. Coś chyba na A. Ale... Kryształowa to była taka chyba piosenka Lombardu, którą śpiewał Grzegorz Stróżniak. Nie wiem, czy kojarzysz. Zespół Lombard chyba nie był z naszych klimatów, ponieważ właśnie jak w Łodzi był odbierany zespół Lombard. Nie chcę się nikomu narażać, ale my jesteśmy wiekowi z Wielebniakiem. W Warszawie był to zespół taki na granicy lekkiego obciachu. Jak to było w Łodzi? Znaczy jak ten zespół Lombard przez lata pamiętałem tylko ze Szklanej Pogody i z Akademii Pana, nie, Pan Kleks w Kosmosie. Meduzyna. Ale to Ostrowska, tak. Był zespół w Łodzi, tak jak o zespołach rozmawiamy, skacząc z tematu na temat, jak to rozmowy totalnie swobodne, to teraz muzyczna Łódź. Był zespół Rezerwat. Jak był odbierany zespół Rezerwat? No, raczej czekaj, tak na granicy. Zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. No, no tak. Tak zwany zespół jednego przeboju, tak? No, mieli jakieś inne. Tam coś tam było, ale tak pamięta się i właśnie. A zespół Rendezvous, pamiętasz, jest Ziemowit Kosmowski. Pamiętam nazwę, coś mi się kojarzy, ale jaką piosenkę. A na plaży mi się marzy, taniec w słońcu i bez końca. Anna. To kurde, musiałbym sobie wygooglować. Nie będę śpiewał. No to mój słuchajcie, ja znam lepiej zespoły z Łodzi. No nie. Znam lepiej zespoły z Łodzi niż Jacek. Jacku, czy my otwieramy linię telefoniczną, czy idziemy tak, spać? Tak, otworzymy, oczywiście, że otworzymy. To już jest 2 godziny audycji. No i bardzo dobrze, może ktoś zadzwoni na szybko. Aha, to moment, jakiś numer pokażę. 42-233-80-19, 42-233-80-19, można na każdy temat. Możemy o lidze, o Widzewie rozmawiać, przeanalizować dokładnie statystyki, omówić błędy sędziowskie, ale możecie rozmawiać na jakikolwiek chcecie temat. Może macie propozycję tematów właśnie do piątkowej audycji Rozmów Totalnie Swobodnych. Prowadziłem grill z Guzim i rzuciłem taki pomysł 2 tygodnie temu, zaraz będzie, no ale zapomnieliśmy w ostatnim grillu, bo w ogóle muszę ci powiedzieć, że grill u Marcina Guzewicza to wygląda w ten sposób, no szybko dzieci, jedźcie szybko, że po prostu jest takie tempo, że ja w ogóle nie mogę nic zjeść, wiesz, bo tak cały czas trzeba się spieszyć, a potem już jest nagle koniec imprezy. Dobra, już nie zjadłeś to. No i tam zadałem jakieś pytanie, znaczy prawie te 2 tygodnie temu o grille. Czy grill węglowy, elektryczny czy gazowy? I mam pytanie do ciebie, czy w Irlandii posiadasz grill i o jakim napędzie, że tak to się oczywiście, wyraża? Że posiadam. Nieposiadanie grilla uważam za objaw jakiejś takiej... Faux pas, tak. Tutaj nazywa się to barbecue. Tak, barbecue. Tak, tutaj mój sąsiad
tata najlepszego kolegi mojego syna jest na przykład zawodowym, może nie zawodowym, nagradzanym barbekiurzystą. Tak, zapraszany jest, jest sędzią międzynarodowym w barbecue. Barbekiurzysta to jest inaczej fryzjer zespołu The Cure, co robi tak, takie też fryzury Robertowi tak. Smithowi. Także tutaj barbecue, tylko że oni tutaj nie potrafią. Tutaj na barbecue przyrządzają hamburgery, jakieś mrożone kiełbaski. No właśnie, nie a grill to się... Przepraszam, a grill oczywiście tego, no. Węglowy. Mam grill podłużny, wanienkowy, o napędzie węglowym. A ja mam okrągły, nieduży, bo tylko ja w mojej rodzinie trzyosobowej, czyli ja, moja żona, jeszcze wciąż co zrobić i córka, tylko ja, nie, no córka czasami też jak przyjedzie na działkę, to ze mną grilluje, znaczy ja grilluję, ona spożywa, żona nie. Marek pisze, rezerwat miał jeszcze kochać ciebie niebo, no i miał też parasolki, weź parasol i chodź, pójdziemy na staw, wszyscy już idą tam, ram, tararararam, coś takiego było. Ja w ogóle kocham muzykę, jestem bardzo muzykalny, jak słychać. I w ogóle znam różne zespoły i czasami słucham nawet takich obciachowych zespołów, bo mnie to sprawia radość. No ja tradycyjnie... Po O jest się P. Co? Po O jest P następna litera słucham. Aha, dobrze. Nie wiem, o co ci chodzi, ale trudno. No powiedziałeś O, no to ja powiedziałem P. O, P. Moment. Ale śmieszne. Tak. Filipinki. Aha, właśnie, po czasie pobytu w Polsce corocznego zakupiłem sobie płytę, wydawnictwo dwupłytowe pod nazwą Męskie Granie. Tym razem było to Męskie Granie 2021. I jestem zbudowany tym, że młodzi ludzie w Polsce jeszcze umią robić muzę. Bardzo jest. Zależy, jacy młodzi ludzi, tak a propos... Nie wszyscy, no, ten... tylko akurat jeśli chodzi o skład, który jest w Męskim Graniu, tam ci młodzi artyści, bardzo mi się... Dobrze mi na uszy. Tak, robią takie rzeczy, które znam, więc tego się dobrze słucha, tylko nie wiadomo po co. W każdym razie, tak a propos młodych graczy, to chciałem ci powiedzieć taką anegdotkę. Może to będzie anegdotka albo dyktyryjka drętwa, bo skończyłem lekturę książki Jana Borysiewicza, którą napisał mu Prokop, taki wywiad rzeka, beznadziejny, no słabe to, bo Prokop się do tego nie nadaje. W każdym razie tam pada pytanie na końcu książki jakichś młodych artystów, których Jan Borysiewicz podziwia, czy chciałby polecić, no i on, młodzików tak zwanych, no i wymienił Krzysztofa Zalewskiego, chyba około 40 lat, Organek, bo to już chyba ponad 40 ma i chyba najmłodsza jedyna była Daria Zawiałow, a tak to sami tacy trzech czy czterech, którzy powyżej 40, więc nie wiem jak to jest w Irlandii, Jacku, natomiast w Polsce cały czas, tak jak kiedyś reżyser był młody, obiecujący po 40, trener tak samo, a piłkarz jak miał 25-26, to się ciągle jeszcze dobrze zapowiadał, to muzycy, zdaniem przynajmniej Jana Borysiewicza, młodziaki to są tacy po 40 plus. W Irlandii też tak jest, że jak ktoś ma 40 plus, to jest młodym artystą? Oczywiście, że jest, w ogóle to jest młody człowiek, no. Ty jesteś w kwiecie wieku. To jak ktoś ma 20 płodny. Lat, to co? To gówniarz, no to co, to coś, to jeszcze nie dorostek. W ogóle, no po co to za gitarę ma łapać? Co on ci przekaże? Tak, a tutaj posłuchaj pytanie od Dawida Goćka, czy znamy zespół Univers? No ja znam, przyjaciół tak, zna. Tak, oczywiście, że znam. Zresztą 2-3 dni temu na YouTubie mi wpadła taka kompilacja 40 najbardziej zapomnianych polskich zespołów i tam właśnie Univers był jednym z tych zespołów. On nie jest chyba tak najbardziej zapomnianym. To te kompilacje no nie najbardziej, są... ale taki no zapytać się chociażby 30-latka dzisiejszego i już on no was tak. Może a jakie tam jeszcze były zespoły zapomniane? Oj, był Klaus Mittwoch, był Turbo na przykład. Dorosłe dzieci. Na przykład. Turbo to był zespół, który mnie rozśmieszał, ponieważ mam płytę gdzieś w czeluściach, nie wiem, gdzieś w piwnicy na Brudnie kiedyś nabyłem. Taka płyta, przepraszam fanów metalu, no nic nie poradzę. No, płyta kuriozalna, Jacku, czy wiesz o jakiej płycie mówię? Ma jakąś kuriozalną okładkę, taką kiczowatą, tandetną. Rzecz nazywa się Kawaleria Szatana i tytuł też jest mocny. Nie. Słuchaj, zespół ten Turbo, jak była moda na szatany i oni wtedy nagrali taką tak, płytę. Aha, to nie kojarzę tego. Sztuczne oddychanie, serce zaraz stanie, tylko tam wył Grzegorz Kupczyk jakoś odpowiednio falsetem. Tak. Ty nie byłeś fanem metalu chyba, nie? To znaczy, nie no. Wtedy jakoś metal, depesz się bardzo ze sobą łączyły.
Nie, w takich późnych latach. Dobra, pytanie mam takie. Gadamy tak, jeszcze trochę, czy wy chcecie, macie jakiś temat, tak, to podrzućcie na czacie, czy chcecie zadzwonić. Nie musicie się wydurniać, możemy porozmawiać poważnie o piłce. Możemy porozmawiać o czym wszystkim. Właśnie a propos piłki, Jacku, dwie osoby już mi polecały, wczoraj jedna, dzisiaj druga, ale nie miałem czasu, Katar się zbliża. Natomiast podobno na Netflixie jest jakiś dobry dokument, nie wiem, czy ktoś z was oglądał. FIFA. Coś tam, tak. Tak, oglądałeś czy nie? Co? Nie, bo dopiero wczoraj kupiłem Netflixa po półrocznej przerwie i mam trochę do nadrobienia, ale mam dodany do listy, pewnie obejrzę jutro w pracy. Nibar zaśpiewa i łatwiej będzie poznać. No jak ja Nibar zaśpiewa, to już na pewno nie poznacie, ale nie wiem, co miałbym śpiewać. Nie, no ale YouTube tego może nie wytrzymać. Tak, tak, tak. Poza ja tym nie możemy śpiewać, bo mogą nas zdjąć za prawa autorskie, to jest teraz... Nie, no śpiewać nie, można, to tylko nie można prezentować muzyki za prawa autorskie. A po co ryzyko? Oho, ktoś do nas dzwoni. A już myślałem, że sobie pójdziemy do domu. Tak. Trudno. Halo, halo, kogo gościmy? Halo. Muszę zmartwić Michała Nibarskiego, że dzwonię. O matko. Trudno, no. Już miałem właśnie iść, mieliśmy kończyć, no ale trudno. Co tam, Michale, słychać? Cześć, Michał, cześć, Jacek. Cześć, ja cześć. Tylko ze sprostowaniem takim, bo wiadomo, że Radio Widzew jest bardzo profesjonalne i to nie mówię tego prześmiewczo. No jasne. Zwłaszcza jak przekonaniem. Jest Jacek. Nie, z pełnym przekonaniem. To tylko chciałem Jacka sprostować, że ten karny dla Korony, na Koronie to był 10. karny podyktowany w meczu z Koroną. To nie był 10. Aha, nie, to właśnie widziałem na czacie, że pisałeś. Tak, właśnie, bo ja zrozumiałem, że to był 10. dla Korony. A to w ale meczu widział na Korony. Czacie, ale nie przeczytał, aż musisz mi no bo dzwonić. się ten... Toczyła się rozmowa w innym temacie, no to pomknął. No i z tym Pawłowskim też pewnie przeczytałeś. A tego nie, przy to mi umknęło. No bo Bartek mówi, że z tym mikrofonem, co się go pytali, to stwierdził, że niby tylko dwa razy poczuł, że tak, z tym mikrofonem lata, bo chciał się podrapać po szyi, czy tam coś tam. Tak, i wtedy tak, tylko tak, poczuł, i wtedy sobie przypomniał. Nie pamiętał. No a jeszcze jak Adaś Sadowiak by nas słuchał, to chciałem go pozdrowić, powiedzieć mu, że dobrą pracę robi, żeby nie słuchał kretyńskich komentarzy na czacie, jak transmituje tak. mecze, bo jak ktoś tam... Też byłem tego świadkiem, tu jakiś kolega się nie popisał. Ale co no nie popisał, a teraz się nie przyznaje do tego, twierdzi, że to nie, że nic takiego nie napisał, także jak coś zrobiłeś nie tak, to chociaż się przyznaj do tego, tak? No dokładnie, tak. A no, tak ja chciałem zrobić, życzyć dobrej nocy, wam też chłopaki, trzymajcie się, więcej nie przedłużam. Dobra. No dzięki. No Michał coś szybko, myślałem, że dłużej będzie chciał porozmawiać. Oczywiście ja żartowałem, bo jeżeli ktoś z was chce zadzwonić, no to jeszcze chwilę tutaj się posiedzimy, pomęczymy, a jeżeli nie, to nie. Czyli próbowałem tutaj zagaić o FIFA, o tym serialu, ale Jacek nie oglądał. W takim razie jest niedziela. Ale nawiązując do tematu, no. Bo tu chciałbym, tutaj też mam na mojej, poczułem, muszę sobie odhaczyć, że ten temat poruszyłem. Bo jak powiedziałem, aha, w ogóle mam nowy sprzęt, tak? Właśnie tu mam te notatki na nowym panoramicznym 32-calowym monitorze i dlatego tak wszystko dzisiaj dobrze działa. Tak? Mam no bardzo dużo. Wiesz, a co? Żona kupiła. Co miałem powiedzieć? Czy jak ci się w ogóle podobała prezentacja kibiców w Katarze. Nie wiem, czy widziałeś, jakie tłumy Argentyńczyków, nie, ja tłumy Anglików, tłumy Portugalczyków. Ja nie rewelacja. Nie tak piłki. No ja rewelacja. Nie tak piłką od lat, natomiast no tak nie wiem. Natomiast ktoś mi dzisiaj mówił, że tam jacyś ludzie z Bangladeszu udawali kibiców Niemiec. Bangladesz, Bahrain, Indie. Mundial się zapowiada w ogóle bardzo ciekawie, bo bardzo mam wrażenie, że tam będą... Ale rewelacja. Słuchaj, ale jakie to jest fajne. Zobacz. Po co my mamy na przykład kibiców gości wpuszczać? Nie wiem, powiedzmy, że każdy kibic, który zakupi karnet, czyli sprzedajemy wszystkie karnety, tak? Nie musimy stref buforowych robić w ogóle, tylko na każdym meczu będzie ktoś, co 17 mecz musisz usiąść w klatce gości i machać flagą. Stwórzmy, kupmy kogoś, wypożyczmy kogoś. No, po co taki kibic, nie wiem, z GKS-u Katowice, no nie, oni długo jeszcze do nas nie przyjadą, Górnika Zabrze ma się tłuc tym pociągiem specjalnym. Wynajmijmy panów, nie wiem, panów Żuli z parkingu z Narutowicza. A dlaczego? Na przykład, żeby... Ja mogę też. Albo ciebie. Tak, na przykład jak Legia przyjedzie, to się nie będę, będę się naturalnie czuł, mogę dać. No tak, to wtedy będzie się bardzo naturalnie. Ale czy to nie jest wspaniały pomysł? Zobacz, ile to rzeczy. Wspaniały. Ty nie musisz jechać. Polska będzie wspaniale reprezentowana. Nie ma problemu z zabezpieczeniem stadionu. Wiesz, że tam jacyś kibice narozrabiają, nikt nie będzie rzucał kiełbasami, etc. Same plusy.
No, ale to, a czy to nie jest rewelacyjne? No, no dla mnie jest to wspaniałe, wspaniałe, naprawdę innowacyjne. Te właśnie Mistrzostwa Świata będą bardzo innowacyjne, bardzo ciekawe. Ale słuchaj, tutaj innowacyjni świetnie zauważają nasi słuchacze, bo miasto Łódź jest też miastem innowacji, bo innowacji, Tomek Radogosz pisze, że UKS wynajmuje kibiców na kartę łodzianina. To w sumie też jest prawda. A w ogóle ja zrobiłem faux pas, muszę się przyznać. Że co, byłeś, tak? Nie, robiłeś, właśnie nie byłem w orientarium. Aha, no co zrobić, no to najwyższa pora. Ale nie piwo, wiem. Piwo, Tomek Radogosz pisze, też dzisiaj z kimś rozmawiam, z kimś, kto jedzie do Kataru, ale niestety w Radiu Widzew nie będzie rozmawiał, bo jest skonfliktowany. Nie ze mną, ale piwo w Katarze 450 zł kosztuje, no ale bo to jest kraj taki, że jak no, tam się nie preferuje raczej alkoholu, no a jak ktoś chce się napić, no to trzeba zapłacić jak a to jeszcze jedną ciekawostkę wyczytałem, że w Katarze jest jeden sklep monopolowy i reprezentacje jadące do Kataru mogą wyznaczyć jedną osobę, które może robić zakupy w tym sklepie, tylko jedno. I tutaj nawiążę do wątku pana Gruchy, o którym wspomniałeś wcześniej. No. Bo Grucha człowiekiem dużym jest. On tych reklamówek to by udźwignął. A co, puścisz takiego, nie wiem, no jakiegoś tam pana Kowalskiego, Puciutkiego w rurkach, to ile on przyniesie ci tych piw? Cztery no kraftowe? Tak, a taki Grucha to przyniesie dramat. Porządnie, no. No, no bo to Jadczak wszystko zrobił, Jadczak wygląda na takiego, co nie przez pije, pana Jadczaka nasza reprezentacja upadnie w marazm i tak dalej. Wiemy, kogo teraz będzie można skrytykować za przegraną. Chyba nawet 490 zł za piwko, pisze Dawid Gociek. No pewnie zależy od marki piwka. Holba robotnicze 490, Harnaś 450. Pewnie tak się kształtują te ceny. A co ty sądzisz o całej tej sytuacji? Bo cię nie pytałem z tym co, o co pytałem trenera Mroczkowskiego, z Gruchą, z tym pisaniem. Bo ja mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony... Ale to nie jest pierwszy raz. To nie jest no tak, ale raz. Możemy powiedzieć wszystko, że nie można nic ujawniać, bo reprezentacja, trzeba mieć ciszę, musi mieć spokój. Mnie to nie do końca przekonuje, bo ci piłkarze to pewnie mają wywalone na Gruchę, bo no, dla nich to Grucha czy jabłko to jest jedno i to obojętnie ważne, żeby im kasa zgadzała i tak dalej, a nie tam wiesz, robienie z tego jakiejś narodowej sprawy wydaje mi się dosyć śmieszne. Znaczy bo ja nie wiem, czy pan ochroniarz. Grucha no, jest tak poważną osobistością w polskim futbolu, że trzeba, że pan Jadczak się musi nim zajmować, no. No ktoś strzelił babola i tyle, no ale żeby robić z tego aferę narodową, no to... Ja no, kiedyś pan chciałem Jadczak... zaprosić pana Jadczaka do radia, wiesz, ale były jakieś opory. Były jakieś opory z panem Jadczakiem. To był taki jeden z nielicznych gości, gdzie tutaj zaoponowano. Chociaż chyba nie wiem, czy to chyba nie jakby dyrektor, ojciec dyrektor, to nie, ale wydaje mi się, że chyba, a może też Maciek miał jakieś obiekcje, ale na pewno nie jakiś nie był anty. Natomiast chyba słuchacze mieli takie, że nie ma co pajaca lansować. Nie wiem, jaki jest twój stosunek do pana Jadczaka, no dziennikarz, który same nagrody odbiera, same jakieś takie tematy mocne, bo to lis, bo to coś tam, bo to molestowanie, bo srata pierdata, tutaj Grucha, Michniewicz i tak dalej. Znaczy ja pana Jadczaka odbieram takiego, no chyba jest, on jest pełny samouwielbienia i tak, tak, nie tak, wiem, tak. Tak. Takie mam wrażenie o tym panu, także też nie wiem, czy do... Natomiast mam o nim troszeczkę zdanie, takie wiesz, sceptycznego zdania nabrałem bardziej, jak był gdzieś chyba z rok temu w kanale sportowym i coś było pytanie o Widzew, o chuligankę, generalnie o te klimaty, no i on powiedział, że to jest w ogóle absolutny dramat. To co Wisła, to co było w Wiśle z Sharksami, to małe piwo. No i wtedy wiedziałem już, że pan Jadczak odlatuje wysoko. A no tak, bo on coś twierdził, że ma takie papiery na Widzew, że o Matko Boska, nie? Tam było coś takiego. Tak, no z tego co słyszałem, to potem ktoś inny mu papier pokazał na niego, że jeżeli będzie robił jakieś takie głupoty, pisał, no to pójdą do sądu i chyba pan Jadczak się z tego wycofał. W każdym razie no, nie potrafił udowodnić, że tu jest tak źle, ale a propos kontrowersyjnych tematów, Andrzej Grajewski, nie wiem czy słyszałeś, objawił się chyba w tym tygodniu. Właśnie, o, to moment, najpierw dobrze, odbierzemy telefon. Odbierzemy. Tak, słuchamy naszych...
kto do nas dzwoni, kogo możemy przywitać, bo skrytykować za późną porę dzwonienia. Właśnie. Kogo witam, kogo gości. Cześć, Piotrek z tej strony. Cześć, Piotrze. Cześć. Jakowa, Trybunalskiego. O, chciałem super. Chciałem się spytać, panowie, jakby w ogóle, jeśli chodzi o kwestie mundialu, odbieracie, będziecie oglądać w ogóle te mecze, jakie jest wasze podejście do reprezentacji i tak dalej, czy to jakby Widzew to jest Widzew i tylko Widzew, czy jakby, jaki jest jakby wasz pogląd na reprezentację w ogóle? Może to jest takie pierwsze moje pytanie do was. Mhm. Jacku? Znaczy, no ja swego czasu na reprezentację jeździłem dużo. Mecze reprezentacji mimo wszystko, pomimo całej niechęci takiej otoczki, dla otoczki wokół prezentacji tej nowej, no oglądam te mecze, tak? Nie jeżdżę już na reprezentację, bo to nie moje klimaty. Na reprezentację jeździłem tam do tego roku 2000, ale oglądam. Czy dopinguję? No dopinguję chyba mimo wszystko jednak, szczególnie dla emigranta oglądanie reprezentacji narodowej to jest... Czy obowiązek? Nie wiem, czy obowiązek. Pewna rzecz, która jest dla emigranta, mówię, taka przyjemna mimo wszystko. Czy dobrze grają, czy źle. To jest jednak taki element tej Polski, która została gdzieś tam dalej. I tą reprezentację cały czas śledzę. No ja reprezentacji słabo śledzę od lat. Śledziłem kiedyś, jak Widzew jacy grali. Ja jednak dla mnie Widzew jest taki najważniejszy, jeżeli chodzi o kibicowanie. Jak nie ma Widzewiaków, to mam dystans. Natomiast na dużych imprezach oczywiście śledzę, kibicuję. A Katar mi się nie podoba ani właśnie termin, ani w ogóle co tam się będzie działo. Więc no dziwnie. Wydaje mi się, że coś nam zabrali przez to, że dali Mistrzostwa Świata Katarowi, bo zawsze było to lato, inaczej to wyglądało, a teraz ligi dzisiaj kończą grę, za tydzień już się mundial zaczyna, więc dziwnie to wygląda. A tobie jak się ten Katar podoba lub nie podoba? No znaczy tak, bo ja zawsze gdzieś tam od dziecka, kiedyś nie było tego, co mamy teraz, te socjale, te media, te mecze codziennie praktycznie, czekało się na taką imprezę bardzo długo, jak była taka impreza, to było, można powiedzieć, święto, no bo mecze codziennie, niemalże wszystkie się oglądało, bo więcej jaką reprezentacja grała. I tak naprawdę myślę, że gdzieś tam to zostało na lata ze mnie. Oczywiście, nie wiem, czy widzieliście ten taki czteroodcinkowy serial od FIFA na Netflixie, jak to strasznie jest, po prostu korupcja skorumpowana i tak dalej. Natomiast ja staram się całkowicie jakby odłączyć temat jakoś jakby polityczno jakby patologii całej piłkarskiej, znaczy całej patologii związanej z przyznawaniem i z całą tą otoczką, tak? Bo tak naprawdę jak zobaczycie ten serial, to od wielu, wielu lat, gdzieś tam od lat 70. jak po prostu zauważyli baronowie, że można sobie robić jaja, kolokwialnie mówiąc, no to wszystko jest po prostu tak skorumpowane, że to każde przyznawanie kolejnej wielkiej imprezy wiąże się z kosmicznymi łapówkami, z różnego rodzaju przekrętami, sprawami telewizyjnymi, które mają na początku iść dla piłkarzy, tym de facto gdzieś tam działacze sobie to znikają pieniądze i tak dalej. Natomiast generalnie chodzi mi o to, że najważniejsze w tym wszystkim jest w mojej ocenie święto piłki i ci piłkarze, którzy tam występują, to oni nie są winni temu wszystkiemu, co się dzieje dookoła. Jestem przekonany, że zdecydowana większość nie chciałaby grać teraz. No ale skoro jest już teraz, tak? Skoro my jesteśmy zmuszeni na ten listopad, no nie ma tego, tak? No bo tak jak wypowiadał się ten rzecznik, już nie pamiętam, Kuba Kwiatkowski, tak? Że po prostu wcześniej wszelkie te imprezy, które były, czy Euro jest, jak jest co te 4 lata, czy te Mistrzostwa Świata, no to gdzieś tam zawsze wcześniej w mediach to jest, bo jest to zgrupowanie miesięcznie,
czy tam, nie wiem, 2-3 tygodnie wcześniej i oni się spotykają, tu było wcześniej ten Arłamów, jakieś tam takie codziennie kto co jedzą i tak dalej, takie pompowanie jakby balonika. Teraz nie ma na to czasu, od razu jedziemy i tak naprawdę za tydzień już jest, będziemy w tym momencie gdzieś tam chyba po pierwszym meczu, więc to tak naprawdę 7 dni zostało i po prostu gdzieś tam ta młodzieńcza taka chęć jakby tego, żeby skupić się na piłce, na pięknym futbolu, na tych kibicach, którzy oczywiście nie na tych kibicach, którzy tam oni sobie gdzieś tam, tak jak mówiliście, tak, to też widziałem te filmiki, że tam poprzebierali jakieś tam po prostu swoich, że są niby tam Brazylijczykami czy Portugalczykami, bo to jest śmieszne, to nie o to chodzi, tak, ale przyjadą kibice, którzy będą chcieli. Oczywiście, no ja też planowałem sobie, bo ja przeciwnie się tutaj do Was, no ja jeżdżę na prezentację, staram się być na każdym meczu wyjazdowym. Oczywiście niestety teraz mamy troszeczkę jako widzewiacy słabą atmosferę, no bo tak się napompowało po tej Marsylii w 2016, że niestety no jesteśmy, musimy tam być inkognito i raz oczywiście gdzieś tam w Macedonii Północnej próbowali tutaj, ale to po prostu wyszło tak, że to bardziej prowokacja ze strony kibicowskiej była nasza. Więc skończyło się jak się skończyło. W każdym razie no ja sobie na każdy mecz staram się gdzieś tam jeździć. Niestety muszę to robić w jakiejś tam komitywie z kibicami, którzy no nie do końca są przyjaźni nam, ale generalnie na reprezentacji jest okej. Natomiast no jakoś tak się gdzieś tam zawsze jakiegoś widzewiaka spotka, tak? Są jedni fajniejsi, drudzy gorsi, ale zawsze gdzieś tam się jakiegoś widzewiaka spotka, piątkę przybije i tyle. Natomiast to trochę smutno, że po cichu to się robi. Natomiast wracając do meritum, no to tak jak mówię, no, ja nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że tutaj jakaś forma niespodzianki będzie. Zawsze generalnie na to liczę. Pierwszy mecz oczywiście będzie najważniejszy, Meksyk. Dobrze, że z Argentyną gramy ostatni mecz, bo szansa, jeżeli jakakolwiek się otworzy, to z Meksykiem. Z Arabią trzeba będzie przybić wyjście z grupy, jeżeli w ogóle taka szansa będzie, no bo oczywiście rozum podpowiada 0 punktów, natomiast serce gdzieś tam zawsze by chciało, żeby chłopaki powalczyli. I szczerze powiedziawszy, to ja się zawsze, dla mnie to był fenomen, bo ja znam kibiców z wielu gdzieś tam zakątków Polski i jakoś nie wiem dlaczego, mimo tego, że ja na początku się wychowałem w Chorzowie, więc generalnie ruch na niebieską nie bije serce, bardzo się cieszę generalnie, że będzie zgoda, ale względu, czy będzie zgoda, czy nie będzie, to ja zawsze będę z ruchem. Dołączę do Chatowie, pozdrawiam Dawid, bo pewnie jeszcze słucha Godziek. Natomiast no, gdzieś tam zawsze tutaj ta Polska dziwi mnie to, że no, znaczy po stronie Chorzowa to mnie nie dziwi, bo tam autonomia śląska i tak dalej. Natomiast po stronie dziwi mnie to tutaj, że widzewiaków generalnie, dla większości widzewiaków, których z nami rozmawiam, to czy to w pubie przed meczami ostatnio na Radomiaku, ja byłem dość długo, dużo rozmawiałem. Z ludźmi to każdy, ja tam mundial jakiś tam, w dupie nie, w ogóle prezentacją z tym wszystkim. Liczy się tylko widzew i tam ewentualnie druga drużyna, nie tam jakaś prezentacja w dupie. A nie uważasz, że to może przez to, że po prostu ta posucha widzewie, ta 8-letnia ponad i brak kogokolwiek w prezentacji może to spowodowała? Może jak widzew znowu wróci na te no, wyższe miejsca, gdy pojawi się ktoś w reprezentacji Polski, no bo już wiadomo, że Rawa z reprezentacji Słowacji, ale może wtedy to wróci to zainteresowanie reprezentacją, tak? Bo ja na przykład bardzo mi się właśnie, jak byłem teraz w Łodzi, wiesz, jechałem sobie do rodziców na Oleków tramwajem i słynny mural z Hiszpanii, gdzie no, siedmiu widzewiaków, wiesz, w kadrze. Może to dlatego nie uważasz, że po prostu mieliśmy taką posługę w reprezentacji. Znaczy, wiesz, na pewno to jest tak, że to sprzyja, tak? To w ogóle bez wątpienia. Czujesz po prostu, jak przypomni się tam gdzieś 96, czy tam jeszcze pamiętam 7, to był rojek, jak Citko strzelał bramkę na Wembley, no to na początku się miało to na uwadze, że to widzę, jak strzela, tak? Że łapa jest z tyłu. Więc no czy tam już nie mówię do wcześniejsze, gdzie mieliśmy sukcesy i byli wiadomo Smolar i tak dalej.
Natomiast no, tutaj tak ostatnie czasy, tak, no bo tam Augustyniaka nie liczę, bo on już nie jest widzewiakiem. Zresztą nigdy nie był dla mnie. Natomiast muszę ci przyznać rację, że gdzieś tam jakby to na pewno by wypromowało prezentację, jakby byli widzewiacy. Natomiast no mimo wszystko dziś mnie to dziwi, że tak jak na przykład takie zdanie, które Michał tutaj przed chwilą powiedział, że no a tam reprezentacja, to tam, ja tam zawsze byłem za Widerem, a reprezentacja to tam coś tam jest niby tam. Tak jak powiedziałeś w Irlandii, ci którzy są na gdzieś tam na emigracji, to oni to bardziej czują, tak, no bo to się czuje, jestem Polakiem i pamiętam, że tam gdzieś byłem, tak, no oczywiście też widzewiakiem, ale no Polakiem też przede wszystkim. Natomiast tutaj u nas, no to nie wiem, czy to zawirowania polityczne, ja to gdzieś po prostu wiesz, no, żyję tym gdzieś tam młodzieńczym zainteresowaniem miłością do piłki, jak widziałem, jak strzelali Polacy właśnie na mundialach wcześniej, czy później nawet ta 92, jak Kowalczyk z Juskowiakiem strzelali bramki i pamiętam finał, jak ojciec z wujem wynieśli telewizor na środek, po prostu podwórka gdzieś tam u babci go skopali, dlatego że przegraliśmy oczywiście pod wpływem alkoholu z Hiszpanią ten finał. Natomiast no, to były takie rzeczy, które gdzieś tam zostają i ja byłem zawsze wychowywany, że ta Polska i mimo że piłki bardziej, nie? Także no to. Ale znaczy ja... nie poprzerwałem, przepraszam. Nie szkodzi. Ja myślę, że tutaj Jacek dobrze odpowiedział te hipotezy, bo akurat ze mną to się tak zgadza. Ja kibicowałem reprezentacji przez lata też, ale dla mnie ważne było, żebym miał też reprezentanta z Widzewa i to zupełnie zmieniało postać rzeczy. Natomiast po pierwsze, no teraz już się aż tak piłką nie interesuje. Po drugie, no nie ma tych widzewiaków w reprezentacji, więc czasami też trudno mi się jakoś tak szczególnie utożsamiać się z tymi piłkarzami. Zwłaszcza, że ci piłkarze niektórzy to też do Widzewa takie mieli jakieś ale. Zwłaszcza no teraz usłyszałem, że dodatkowo powołał trener Michniewicz bramkarza z Legii, który tam ma być wsparciem, nie wiem dla kogo, tego Tobiasza. No kto oglądał mecz z Legią, to widział, jak się Tobiasz zachowywał. No ja niestety pamiętam takie rzeczy, bo wydaje mi się, że piłka... Znaczy, zwłaszcza tutaj jak... też jeszcze jest taka sprawa, że dzisiaj Dąbrowski złamał nogę, więc to... Oczywiście on go tu wcześniej powołał, natomiast Rądowski nie jedzie, więc za niego gdzieś tam Grabara, ale znowu słyszałem, że Grabara mówił, że on w ogóle, jak ktoś go nie widział, że nikt nie widzi, jak go nie widzi w kadrze, to on może w ogóle zagrać gdzieś dla Danii. A już przeprosił podobno, już się odwiedził. A ten Grabara to chyba słynie z takich niezbyt mądrych wypowiedzi, prawda? Ale no, słuchaj, no okej, okay. No można się pomylić przy języku i tak dalej, ale to jest tak jak z tą solą, co było w tym skeczu, tak? No to bez przesady, no to sorry, pomyliłem się, tak naprawdę chciałem być Podolskim i kurwa strzelać do bramki. No to tak, ja wiem, że Podolski na przykład miał, że tam nie chcieli go i w ogóle i to, ale no sorry, ja bym nie zagrał. Każdy zawsze przez lata mówił, kurwa, jakbyś był na jego miejscu, to byś, ja mówię, chuja bym właśnie. Ja bym nie grał dla niej, nie strzelał dla nich bramek, bo po prostu tak zostałem wychowany i w życiu, tak samo jakbym nie poszedł do Legii i koniec, tak? Nie poszedłbym, jakbym był piłkarzem i grał w Widzewie, to bym nie poszedł do Legii, kurwa. Mariusz Stępiński może? Może. Sorry za te bluzki, ale to mnie po prostu tak nosi, że tego Augustyniaka czy tam... No, jedyny gościu, który wybaczyłem tak naprawdę tych dwóch, no to był Citek i Łapa. Chociaż też to było słabe w mojej ocenie, że oni poszli do Legii, ale dobra, no, legendy, więc nie będę na nich złego słowa mówił, tak? No bo jednak dla Widzewa zrobili tyle, że to... No słuchajcie, dobra, może jeszcze ktoś będzie chciał zadzwonić. Ja tutaj chciałem trochę od siebie, no i po prostu życzę wszystkim widzewiakom, żeby jednak ktoś tam mieli tą reprezentację w sercu. I cóż, no i... No chłopakom z Chorzowa wiem, bo też mam kilku takich. Zresztą ja, jak byłem mały i mieszkałem w Katowicach, no to dziadek mi mówi zawsze mi w sercu reprezentację Polski i Ruch Chorzów. Więc to mi zostanie. No tutaj jak się przeprowadziłem, to jestem zawidziałem od tych czasów Ligi Mistrzów. Jakby znowu tutaj ojciec gdzieś tam zabrał na mecz jeszcze przed Ligą Mistrzów, no ale powiedzmy to było od tego momentu, że gdzieś tam mocniej do tego Widzewa zabiło serce.
Natomiast no, reprezentacja dla mnie to jest znak równości, tak? Absolutny znak równości między Polską, Widzewem i Ruchem Chorzów. Także mam nadzieję, że tak będzie. Dla mnie tak będzie na zawsze i życzę wszystkim dobrego mundialu. Mam nadzieję, że nasi jednak sprawią niespodziankę i nawet ci, których bardzo nie lubię, typu Jędrzejczyk, który byłem bardzo wkurzony, jestem do teraz, że jedzie, ale niech udowodni, że na przykład warto byłoby zabrać, tak? Dla Polski, Polska to jest Polska, nie Legia, więc tyle. Oczywiście jak najbardziej życzę sobie też, żeby gdzieś tam jeszcze w przyszłości jakiś zawodnik był na tyle dobry, że zostanie zauważony. Ja jako największy kibic Dominika Kuna ze wszystkich widowisków życzyłbym sobie, żeby Dominik, chociaż trener Michniewicz na razie Patryka bardziej widzi, no Patryk trochę lepiej mi idzie tam w tym Rakowie, natomiast mam nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości jeszcze Dominik wejdzie na jeszcze większe wyżyny, będzie grał jeszcze lepiej i no i co, niech ten Dominik może być w tej kadrze, tak? Natomiast no oczywiście obojętnie jakikolwiek inny byłby to Widzewiak, to na pewno każdy gdzieś tam w sercu by się cieszył i jeszcze bardziej kibicował wówczas też reprezentacji, nie tylko Widzewowi. Pozdrawiam Was serdecznie, chłopaki, dzięki za programy i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. No, dzięki wielkie. Trzymaj się. No też ciekawy głos kibica z Piotrkowa Trybunalskiego o tej reprezentacji. Ale no Jacek, ja twierdzę, że po prostu masz rację, też na to nie zwróciłem uwagi, że tak jak tutaj przed chwilą Piotr, tak? Piotr chyba z Piotrkowa tak, opowiadał, Piotr. Że taki był zdziwiony, że ludzie odpowiadali w Pawie, że mam tam w nosie reprezentację, tylko Widzew i tak dalej, ale wydaje mi się, że tutaj trafnie zauważyłeś, że bierze się to z tego, że też była posucha, 8 lat byliśmy poza Ekstraklasą i teraz ten sezon jest na takim bardzo wielkim entuzjazmie i ludzie tymi wynikami Widzewa się cieszą, a jeszcze one są bardzo zaskakujące, to trzecie miejsce, więc na tym się koncentrują, a myślę też, że bardzo dużo złego robi ten termin, ten Katar, to w ogóle nieporozumienie. Czy znaczy, to jest w ogóle wielkie nieporozumienie? No ale wiesz, Jacek, to też jest inaczej. Myślę, że termin jest o tyle ważny tak przy podejściu ludzi, bo nie czuć tego mundialu. Wiesz, jak masz mundial w czerwcu, to wiesz, jest po lidze, wszystko jest zakończone, etc. Można się na luzie... Teraz to już ludzie do świąt się... Ja widzę na przykład, co tutaj się dzieje. No. Pomimo, że Irlandia nie gra od lat i tak dalej, mimo wszystko tutaj ludzie żyli troszeczkę tymi mistrzostwami, wiesz, rozmawiało się o tym i tak dalej. A teraz co? Teraz ludzie mają w dupie, bo święta się już zaraz będą, nie? Tak, no więc teraz się tak samo, wiesz, jak myśli, patrzysz te markety, to są głównie już się zaczęły już od 2 tygodni święta, a tam ta reprezentacja niby jakieś gdzieś tam w tych, wiesz, popularnych Biedronkach, czy gdzieś to będzie, że jakaś jest niby koszulka, czy coś, ale to w ogóle... No flaga Tyskiego jeszcze musi wyjść. Bez porównania, a to jak są te turnieje duże Euro, czy Mistrzostwa Świata latem, no to się zaczyna gdzieś od maja nakręcanie już. Natomiast no teraz kibice piłkarscy, tacy jak my, którzy kibicują klubom, no to jest przerwa w rozgrywkach, ale to nie zakończył się sezon, tylko no też będziemy dyskutować, pewnie kibice nie tylko Widzewa, Legii, Lecha, Ruchu, etc. O, kto odchodzi, kto przychodzi. Myślę, że to będzie często bardziej ludzi kręciło niż to, czy tam reprezentacja wygra, czy nie wygra. No pewnie będą się interesować, ale no zwłaszcza w grudniu, jak ludzie już w Irlandii pewnie też, no to ludzie już myślą o świętach, choinkach, prezentach, a mecze gdzieś jeszcze, no wyobrażam sobie, że może dochodzić do takich sytuacji, jak ktoś ma na przykład teściową, powiedzmy, nie wiem, o imieniu Renata, że ktoś będzie sobie, powiedzmy, taki Jacek siedział przed telewizorem i będzie chciał mecz obejrzeć, a przyjdzie taka Renata i powie, no co ty siedzisz, albo powie do jego żony, se wzięłaś chłopa, mecze ogląda, zamiast tutaj choinkę oprawiać i tak dalej, albo karpia, łeb urżnąć karpiowi. Ty zabijasz karpie, czy nie? Czy ja nie lubię karp. Wiesz, nie ja lubię też nie karpie. Lubię. Ale tradycja. No ale o tradycji to będziemy rozmawiać. To jest ryba mułowa. Nie lubię. Będziemy jeszcze powoli kończyć. Będziemy pewnie jeszcze o mistrzostwach rozmawiać nie tylko. Jak macie tematy, które chcecie poruszyć, wszystkie, wszelakie, no to z Jackiem jesteśmy otwarci na propozycje. Piszcie na Twitterze, dzwońcie, mówcie na czacie. Nawet prywatne wiadomości możecie wysłać. Prywatne wiadomości, jak macie. Jak ktoś się wstydzi na przykład jakiegoś tematu, to my z zachowaniem pełnej powagi i oczywiście nie zdradzając, kto do nas to napisał, poruszymy temat.
Szczena ładnie broni, tak. Milik trafia dla Juve, będzie dobrze, Piotr Sidek pisze, czyli tam, no to tak, bo Juventus-Lazio mecz jest, przypomniałem sobie, no ale nie oglądałem, bo radio. Także jeżeli macie jakieś propozycje na piątek, to będzie ostatni taki piątek, ostatnie rozmowy przed Mundialem. No i jestem ciekaw, jak sobie słuchacze wyobrażają, nie wiem, jak to nasze kierownictwo, Jacek, bo chyba trwały dyskusje, jak to będzie z radiem w czasie mistrzostw świata. A, bo ty nie wiesz jeszcze, to ja cię poinformuję. Kiedyś żeśmy zresztą rozmawiali o takim, chyba takiej rzeczy, bo ja miałem pomysł, żebyśmy na przykład wspólnie, ty i ja, skomentowali jakiś wybrany mecz, czyli na przykład, nie wiem. A ja nie umiem Iran, komentować. Korea. A to nieważne. I byśmy skomentowali mecz, na przykład, nie wiem, Iran, Korea Południowa. Nie wiem, czy są takie drużyny na mistrzostwach, chyba są. Tylko, że podobno prawnie byśmy mieli. Nasz dział prawny musi sprawdzić, czy nas nie zbanuje. No podobno. Nie, myślę, że może. Nie, bo to co innego, jakbyśmy pokazywali ten mecz, a komentować. No to ja można, wiem, przecież... no właśnie nie. Dobra, to dział nasz prawny się nie, wypowie. No robi tak, dużo robią przecież, no nie przecież no ja robią wiem, jakieś tam wąs no i tak nie, dalej. Był taki, był taki pomysł z mojej strony, zobaczymy, czy może pomyślmy. Zobaczymy, a tutaj nie wiem, czy coś ci jest wiadomo, bo Dawid pisze, że Grabara na Mundial jedzie za Drągowskiego, który tak. Tutaj mówił Piotr z nogę mu urwali dzisiaj. Nogę, no to ten Grabara trochę wyszedł na takiego głupka, natomiast no w ogóle Grabara no, ja słabo kojarzę tych piłkarzy nowych, natomiast nie wiem, Jacek, czy ja dobrze kojarzę akurat pana Grabarę, że on słynie z takich wystąpień twitterowych i tak dalej niezbyt mądry, że potem coś pisze, a potem przeprasza. Na przykład. I on taki jest zaczepno-obronny. O, bo broni, ale zaczepia też. Bo to jest tak. Piotr Sidek, hashtag in Janusz Niedźwiedź we trust. No być może tak, zobaczymy jak to będzie na wiosnę. Na razie świetnie, a czy damy radę utrzymać to trzecie miejsce? Nie wierzę za bardzo. Znaczy wierzę, ale wydaje mi się to po prostu kosmosem, bo gdybyśmy, Jacek, utrzymali trzecie miejsce, to trzeba byłoby się na puchary wybierać. I byśmy pojechali do Azerbejdżanu. Albo na przykład do Irlandii. Na przykład. O, i to jest bardzo prawdopodobne, bo właśnie w tych pierwszych preeliminacjach właśnie drużyny z Irlandii, tu Legia grała trzykrotnie, grała jeszcze jakaś polska drużyna, ostatnio nie pamiętam. No, ale zdarza się tak. A propos meczu Iran-Korea Północna, czy Południowa, jeżeli taki może dojść, to tutaj Bugi ma propozycję. Nibar będzie komentował po koreańsku, a Wielebny po irańsku. No to nie byłby ma sprawy. Ciekawie. Po irańsku jest łatwo. Tak. To jest... Ja uważam, że tak. Możemy spokojnie zrobić. A i Drągowskiemu nie urwali, sam się załatwił. No tak, bo on tam ślizgiem chciał wybić, no ale się nadział. No. To Dawid Gociek będzie po irańsku komentował, bo tu już pisze kahalach kaboka. No nie będę czytał, ale może rzeczywiście. Iran to jaki to będzie? To jest jakiś arabski, nie? To po irańsku, to zobacz co Dawid Gociek napisał. To jest kahalach kaboka, haliki kakauks. Nie umiem, nie słyszałem. To ja powiem mae al-salama. Ale nie, to ty po koreańsku musisz, nie wiem jak jest po koreańsku. Aha, to moment, poczekaj. Zobaczymy. Radio widzę, taki, wiesz. Japoński, nie. Anne Young, to chciałem powiedzieć, do widzenia. Anne Young. A to jest naprawdę, czy sobie wymyśliłeś? Nie, naprawdę. Anne Young. Anne Young. No, wiesz, jesteśmy techniczni, tu mamy sprawny dział techniczny. Mnie się podobało, jak w Turbo Kozaku zapytał. A jak będzie żenujący żół? Ignaciak się Bartek zapytał, żeby po polsku coś powiedział. Jordi 1, 2, 3. Tak, było dobre. O, słuchaj, znalazłem. Żenujący żul po koreańsku to jest Chang Pian Yul. Chang Pian Yul. Dobra, to następnym razem napisz, zaprosisz na audycję, to weź taki hashtag zrób na Twitterze, jak będziemy w piątek po koreańsku. Do, nie ma się sprawy. To podoba. Ale słuchaj, jest to melodyczne takie. Jest. Zresztą nie wiem jak w Irlandii, ale w Polsce umiarkowane chyba, ale jednak pewnym powodzeniem cieszyły się, czy też cieszą się seriale koreańskie na Netflixie. Kolega Yusuf, nasz wspólny znajomy, to oglądał parę.
No i też jest, poczekaj, jak to się nazywa? K-pop, tak? K-pop, tak. Właśnie, taki i koreański. To już gorzej, ale kino i seriale koreańskie całkiem przyjemne. A tak a propos seriali, bo słuchacz zadzwonił, czy coś możesz polecić, albo filmów na zbliżający się tydzień, rekomendacje Jacka. A, właśnie, coś zupełnie zapomniałem. Drugi sezon TheOffice.pl. Rewelacja dla mnie. No właśnie. Tobie się nie podobał. No właśnie, dla mnie rewelacja. Próbowałem pierwszy sezon oglądać, ale mi się w ogóle, no ja jestem tak wielkim pierwszy fanem. Pierwszy był średni, a moim zdaniem drugi sezon jest rewelacyjny. No ale wiesz, ale no jednak wiesz. No, ale oglądałeś, czy krytykujesz bez oglądania? Drugiego nie oglądałem, bo nie jestem w stanie tych aktorów oglądać, którzy są. Nie, ciągle... warto. Nie, Nibaru. Naprawdę. Dobra, Ricky Gervais No ja wiem. I ten drugi, zapomniałem, Carell. Michael Scott, Steve Carell. No to mistrzowie, no może się... Może nie, spuść się, naprawdę fajnie. Zrozumiałem, spuść się. No cóż. Przepraszam, to żenujące. No musiał być coś żenującego. No ja przepraszam za swoje zachowanie, ale naprawdę tak usłyszałem i takie zrobiłem wielkie oczy. Dobrze. Co tu jest o jakieś spuszczaniu się z liny po linie. No, także chyba będzie... Aha, czyli prosimy o to, o tematy na... Piszcie sobie właśnie werbel, piszcie na Twitterze i tak dalej, na jaki temat chcecie rozmawiać. Jeżeli chcecie jakiegoś gościa, to też piszcie. Aczkolwiek z gośćmi, no to tak bywa, że musimy być bardziej skoncentrowani. No i słyszeliście, że dzisiaj dobre pół godziny to były technikalia, dlaczego gość nie odbiera. A tak a propos gościa, to gość mi przysłał trener Mroczkowski screena, że rzeczywiście no, dzwoniliśmy, ale on nie mógł odebrać, że nic nie słyszał. Ale to już możliwe, że się rozwiązało. Tak, rozwiązało się, trener był słyszany. Dziękujemy działowi technicznemu naszemu. Tak, kłaniamy się nisko. A w Korei Północnej są fajne seriale z obozów koncentracyjnych, pisze Bugi. Teresa Orlowski już się marzy, ale nie wiem, no, mnie się też marzy, żeby zaprosić Teresę Orlowski, ale jest to chyba jakby niewykonalne, jak mówiła bohaterka Kogla Mogla. Tak a propos Kogla Mogla, ty byłeś w stanie przebrnąć te nowe Kogle Mogle? Nie. Ja widziałem, że są dostępne teraz w ofercie. A tego się nie da przebrnąć. Nie zacząłem. Nie wiem, czy chcę zacząć. Trudne sprawy. O, to może zrobimy sobie, możemy porozmawiać nas w piątek między innymi o tych paradokumentach, których kiedyś byłem fanem. A to ja nic nie obiecuję, ale jak mi przypomnisz jutro albo we wtorek, to ja może spróbuję... Czy okaże, że Renata grała w tych paradokumentach? Nie, ale spróbuję się skontaktować z kolegą, który w wielu z tych paradokumentów, tych trudnych prawd grywał. I może parę, że zawsze fajne historyjki opowiadał. Muszę odnowić kontakt, bo gdzieś mam, bo muszę. Dawno się z nim nie kontaktowałem. Ale będzie równie wstrząsające jak wywiad z Toxic Fuckerem. Z czym? Kiedy świętej pamięci Toxic Fuckerem. Taki aktor polski był, Toxic Fucker. Nie znasz. No, zmarł był chyba w tamtym roku. Słuchajcie, on Toxic Fuckera nie kojarzy. Albo ja pomyliłem ten ksywę. Nie, chyba Toxic Fucker, nie? Ten Michał jakiś tam. Mi zmarł. No trudno, zdarza się, nie? Bugi poprosi Szymkowiaka. No ja też, jak Szymkowiak odbierze telefon, to możemy go zaprosić. Mirka Szymkowiaka, który gdzieś tam do Krakowa wybrał. Ty, rzeczywiście jest. Michał Kacprzak, brawo Dawid Godziek, tak? Tak, Michał Kacprzak. Ale kojarzysz Gębę? Nie. A, no to słaby jesteś. Tak, Toxic Fucker zmarł, Marku. Ty, ale on w Klanie też grał. Tak, podobno, listonosza. Znaczy grał. I w Ukrytej Prawdzie. Był. Grał. Natomiast a propos seriali, to ty kombinuj tego z paradokumentów. Natomiast ja w środę trafiłem i to było dla mnie dosyć duże wrażenie zrobił dla mnie film pod tytułem Klan. Ponieważ nie oglądałem Klanu od wielu lat.
No to po pierwsze, spostrzegłem, że niestety aktorzy się wszyscy są jacyś starzy, że leżała jakaś stara baba ze sztokingierem w łóżku, a okazało się, że to Dorota Kamińska. Pani Żółkiewska, tak, ta aktorka, co grała absolutnie, wiesz, no wygląda taka jak taka kuleczka gruba, no i w ogóle zachwyciła mnie gra aktorska. Polecam ci, Jacek, będziemy mieli temat do odcinka, żebyś obejrzał jakiś dobrze, odcinek to taka planu, propos bo to jest planu, lepsze niż para dokumenty. W trzecim bodajże odcinku Office.pl sezon drugi właśnie występuje wspaniała rola pana BHP-owca, który przeprowadza kurs BHP w firmie Kropliczanka, Rysiu z klanu. O, czyli Cyrwus, tak? Piotr tak, Cyrwus. Tak, no pasuje Cyrwus, do takiego. Właściwie teraz... Rewelacyjne. Dlaczego, ale tak się dziwię teraz, że przecież Cyrwus to powinien być obsadzony w ogóle w jednej z głównych ról. Powinien być. No nie, to pana tutaj jednak, wiesz... Dlaczego nie? A kto gra tego Dwighta? Woronowicz? No, takiego Woronowicz. Dwighta? Woronowicz. I Woronowicz. To jest to sezon Woronowicza. No, obejrzyj. No. Dobrze, nie będziemy rozmawiać już o The Office, bo nie każdy jest fanem takiego humoru. Ja paru osobom polecałem, no niezbyt te osoby to przyjęły, no ale to jest taki serial żenujący. No Michael Scott to jest taki jak... No nie, ja dzisiaj mam zamiar nałożyć sobie z żoną po kubełku lodów do miseczki i zjemy sobie te lody, oglądając kolejne fajne. Dobrze, no już nie opowiadaj o perwersjach i o lodach, bo każdy wie, o co chodzi, ale to są wasze prywatne nie wiem, o co sprawy. W ogóle ciekawy smak lodów dzisiaj dorwałem. Irish Coffee i bourbon coś tam. Słuchaj, w Lidlu. Interesują mnie twoje preferencje seksualne i smaki lodów. To są wasze prywatne sprawy, co wy tam robicie. I tym pozytywnym Szymek, akcentem dzisiejszy program chcielibyśmy zakończyć. Zadzwońcie do stópki. A dlaczego mamy zadzwonić do stópki? To Michał Bugała, napisz, dlaczego mamy do stópki, bo to pewnie jest wykonalne do stópki. Mam kontakt z... Znaczy nie, ostatnio nie rozmawiałem z Łukaszem z 2-3 miesiące, ale mogę się go zapytać, ale nie wiem, czy on może występować w radiu, bo tam jakieś kontrakty niektórzy mieli podpisane, że nie wiem, przez rok czy przez dwa nie mogą się w mediach wypowiadać, ale... Po co tego do stópki mamy dzwonić, to jestem ciekaw. No ale to już sobie przeczytam chyba poza anteną, no bo będziemy kończyć. Matko Święta za 11.11. No, słuchaj, tak, my prawie 3 godziny tu, nie przyjmujemy. Mamy tu 3 godziny, no dokładnie. Ale my tak potrafimy i za to tak kochają nas tłumy. Tylko niestety jest jutro poniedziałek i ludzie idą do pracy. Moja żona już chyba się ułożyła do spania, więc będę miał przerąbane. No i nie porobię sobie. No jak śpi. Dobra. Dobra. Kończę. I tym tak optymistycznym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejsze rozmowy totalnie swobodne, które prowadzili dla was Jacek Dziworski oraz Michał Nibarski. Jak zwykle było żenujące, jak zwykle było chaotycznie, jak zwykle było... No nie wiem, czy nerwowo, ale zaprosiliśmy gościa, a potem wyszło tak, że ten gość to tylko problemy stwarza. No ale tak to bywa z gośćmi. Zapraszacie gości do domu, a potem się dopiero zastanawiacie, no ale trzeba tego gościa gdzieś położyć, coś dać mu do jedzenia. A tutaj Dawid Godzik pisze, że on na szczęście home office. Dawid, ja też home office, ale wstać trzeba. No, że home office to już wiemy, Jacek, bo mówiłeś o tych lodach, zrozumiałem aluzję i tym optymistycznym, jakże żenującym akcentem królową bądź tylko mą, ja rycerzem, a ty damą, mą chociaż tą jedną noc, la la la. Dobranoc. Jakaś piosenka była chyba Zenka Martyniuka. Kiedyś na koniec chciałem zaprosić Zenka Martyniuka, ale nie odbiera telefonów, no chyba nieznanych nie odbiera. Byłaby ciekawa rozmowa z Zenkiem, myślisz? Nie. No dla mnie byłaby pewnie ciekawa. Dobranoc, Rzężule. Shang-in-jul. Żegnają to was. A jak jest dobranoc jeszcze po koreańsku? Wystukaj szybko, a ja zaproszę na jutrzejsze programy. O 10 będzie trybuna prasowa, a potem będzie pewnie to podsumowanie meczów i tak dalej. Śledźcie nasze media społecznościowe, to będziecie wiedzieć, jacy goście jutro będą w Radiu Widzę, bo pewnie chłopaki do podsumowania kolejki, czy jak to się tam nazywa, już nie pamiętam, zaproszą kogoś, być może z Korony Kielce, może na przykład będzie Kamil Kuzera. Były zawodnik. Dobra, a dobranoc to jest
Anne Jonki Yu Mui Sejo. O, ładnie brzmi. Dobranoc tak. Po dobranoc. Polsku, ja mówię. Cześć. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Będzie. Matko, 3 godziny prawie. Dzięki, Jacek, ale powiem ci, że tak.